otwieram wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Stwierdzam, że obydwie komisje posiadają niezbędne kwoty do działalności statutowej. Przedstawiam porządek posiedzenia. W punkcie pierwszym mamy zaopiniowanie projektów uchwał na jutrzejszą sesję Rady Miasta. W punkcie drugim sprawy różne. Czy są jakieś uwagi do porządku dzisiejszego posiedzenia komisji? Nie ma. W takim razie poproszę o przegłosowanie obydwie komisje wspólnie. Kto z członków Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jest za zaproponowanym porządkiem posiedzenia? Proszę o podniesienie ręki. 3, 4, 5, 8 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie. Dziękuję. W takim razie przystępujemy do pierwszego punktu dzisiejszego posiedzenia. Zaopiniowanie projektów uchwał na jutrzejszą sesję Rady Miasta. I pierwszy projekt uchwały. To projekt uchwały umieszczony w porządku sesji pod punktem 5a. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej miasta Dęby na rok 2016. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Szanowni Państwo, ja chciałbym zaproponować do przedstawionego projektu uchwały przez panią burmistrz, panią skarbnik i panią burmistrz, chciałbym zaproponować taki wniosek, żeby komisja, jeśli chodzi o dochody, stronę dochodową, odrzuciła poprawkę dotyczącą zmniejszenia w rozdziale podatka mieszkaniowego z tytułu użytkowania wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości kwoty 300 tysięcy. To, żeby odrzucić. Natomiast po stronie wydatków, żeby negatywnie zaopiniować, też odrzucić w dziale obsługa długu publicznego kwoty 108 tysięcy, w dziale oświata i wychowanie kwoty 72 500 i w dziale pomoc społeczna kwoty 40 tysięcy. Wniosek swój uzasadniam tym, że jeżeli powiedzmy taka ewentualnie zaproponowana wersja mogłaby przejść, to zmniejszyłby się wtedy deficyt budżetowy. A wydaje mi się, tutaj pani skarbnik może odpowiedzieć, jeżeli powiedzmy deficyt budżetowy może być mniejszy niż w całym roku obowiązywania, to pytanie się, czy to jest zgodne z przepisami. Dlaczego na przykład tutaj, jeśli chodzi o te 300 tysięcy, negatywnie proponowałbym zaopiniować, ponieważ uważam, że jeżeli wyjdziemy z opłatnego nabycia, to tu będzie niewykonanie, wyraźne niewykonanie budżetu, prawie że o połowę, a wydaje mi się, że dochody z tego tytułu powinny być nawet wyższe albo zbliżone do zaplanowanych dochodów na początku roku. Panie Przewodniczący, Pan wniosek nie zgadza się rachunkowo. Prosiłabym o zmianę wniosku. No dobrze, o 79 500, tak? O 79 500, ale chciałbym tutaj powiedzmy Pani jako znawcę tematu finansów, chciałem się zapytać, czy po przegłosowaniu ewentualnie takiego wniosku i zmniejszeniu deficytu o 79 tysięcy, czy to jest dopuszczalne w tym momencie? To nie jest dopuszczalny wniosek. Zmniejszenie deficytu mogłoby polegać na przykład na zmniejszeniu kwoty zadłużenia miasta w postaci kredytu. Kredyt już jest zaciągnięty według woli rady, która upoważniła burmistrza do zaciągnięcia tego kredytu. W tym roku jest to zrealizowane i na tą chwilę ten wniosek nie jest możliwy do zrealizowania ze względów rachunkowych. Rozumiem, to tutaj pani skarbnik, ja właśnie, jeżeli można tak rozmawiać, panie przewodniczący, to w takim układzie odejmujemy te 79 od 300, od 300 i 40 glasów. Czyli odejmujemy 220 500 zł będzie zmniejszenia z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, bo na taką kwotę zaproponował Pan ściągnięcie wydatków. To znaczy tak, tutaj pozostałoby, tutaj było o 79 500. Tak. Oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 79 500. I wtedy się nie łatwiej. Znaczy, co do drugiego wniosku, zaproponowanego przez pana radnego, pan radny taki prorokuje tak, wpływ środków finansowych po stronie dochodów ze zwyciężenia na wyższym poziomie niż został zakładany. To znaczy, został założony.
powinien, a na pewno jest zbliżony. Właśnie, są to w zasadzie na razie domniemane, czy tak powiem, natomiast już ze stanu faktycznego, jaki ma miejsce w tej chwili, wiemy, że na pewno pełna realizacja po stronie dochodu z tytułu zbycia mienia nie nastąpi. W związku z tym tam będzie nam, ile schodzimy, będzie nam brakowało 300 tysięcy. 300 tysięcy. Dokładnie takiego wpływu mieć nie będziemy w tym roku budżetowym. W związku z tym zasadne jest tutaj zmniejszenie po tej stronie dochodów. Tak, proszę mi powiedzieć, dlaczego nie będą osiągnięte dochody? Dlatego, że nastąpiło zbycie działek przy ulicy Kowalskiego, Górskiego jest, no został przeprowadzony przetarg. Przetarg został przeprowadzony skutecznie, jak nam się wydawało, jednakże zatrzymaliśmy się na takim formalno-prawnym aspekcie, gdyż jedna z działek miała więcej niż 33 ary, niż 30 ary, czy miała 33 ary, ta pod zbiornikiem Peposz. I powstał taki spór prawny odnośnie tego, czy jest to działka rolna w rozumieniu ustawy o ustroju rolnym, czy nie. Spór ten zostaje rozstrzygnięty przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Lublinie. Jesteśmy na etapie wydawania może decyzji, bo złożyliśmy wniosek zbywcy o wyrażenie zgody na zakup tej nieruchomości przez nierolnika, bo wygrała przetarg osoba, która rolnikiem nie jest, więc agencja na dzień dzisiejszy rozpoznaje sprawę pod względem administracyjnym, czy ta decyzja na wniosek zbywcy może powinna zapaść odnośnie tej działki. Cała procedura, liczymy na to, że potrwa być może luty, marzec, rozstrzygnie się ta kwestia i wtedy, jeżeli Agencja Nieruchomości Rolnych uzna, że nie jest to działka rolna, nie zostanie wszczęte postępowanie, wtedy będziemy mogli sfinalizować przetarg. Jeżeli agencja uzna, że jest to działka rolna, to wówczas myślę, że sam nabywca zechce się odwoływać od tej decyzji, bowiem no, nabywca nie chce, żeby na mocy ustawy ograniczać mu prawo dysponowania tym gruntem przez okres 10 lat. To taka jest ustawa o ustroju rolnym w tej chwili. Ja przepraszam, czy pani mówi, że jest wiadomo, jaki użytek jest na tej działce? Tak, wszystko jest nam wiadomo. Wiemy, że to jest BZ, wiemy, że działka leży w kompleksie działek pałacowo-parkowych. Wszystkie argumenty, jakie mogliśmy użyć jako zbywca. Tak, przepisy. Ustroju rolnym, za grunt rolny przyjmuje się definicję z kodeksu cywilnego, która mówi, że gruntem rolnym jest grunt, który jest wykorzystywany rolniczo lub może być wykorzystany rolniczo. Czyli jak się posadzi jedną marchewkę, to już jest grunt rolny. Tu chodzi generalnie o powierzchnię i o definicję gruntu rolnego wynikającą z kodeksu cywilnego. I no, ustawa w tym momencie jest niedoskonała, w związku z tym inne instytucje muszą rozstrzygać o tym, czy jest to grunt rolny, czy nie jest grunt rolny, czy może to nabyć nierolnik i w jakim zakresie może być ograniczony odnośnie prawa dysponowania tym gruntem. Myślę, że ten proces jeszcze potrwa. Wszystko będzie zależało od tego, czy grunt ten zostanie uznany za grunt rolny. Jeśli tak, to proces zbycia troszkę potrwa, być może nawet przeciągnie się dalej w przyszłości. Jeszcze jedno pytanie przy okazji. To powiedzmy, jak się ma do tego no właśnie specyfikacja ogłoszenia przetargu i rozstrzygnięcie i realizacja punktów zawartych w specyfikacji. Chodzi mi o punkt dotyczący, że nabywca jest skuteczny, znaczy nabywca jest zobowiązany do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni. Nabywca nie jest zobowiązany, nie ma terminu, natomiast zbywca jest zobowiązany w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu do wyznaczenia terminu zawarcia aktu notarialnego. Co zostało też uczynione, wstępnie ustaliśmy początek tego aktu na koniec lutego, na bieżącego roku. Myślę, że do tego czasu, przyszłego roku, myślę, że do tego czasu rozstrzygnie się spór odnośnie, czy ta działka jest działką rolną, czy nie. Jeśli agencja uzna, że jest to działka rolna, no ja sądzę, że z punktu widzenia prawnego powinniśmy unieważnić przetarg z racji tego, że zbyt
zbyciem została objęta działka, tak było w specyfikacji, prawda, zbycia była działka o charakterze rekreacyjnym, a nie rolnym. W związku z tym myślę, że należałoby całą procedurę potem przeprowadzić od początku, no i tą jedną z tych trzech działek potraktować jako działkę rolną. Na pewno będzie inna wycena tej działki, a jako działka rolna na pewno nie będzie miała takiej ceny, jaką ma w tej chwili w kompleksie tych trzech działek. No i będziemy musieli przemyśleć sprawę, w jaki sposób przeprowadzić nowy przetarg, aby on był skuteczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Czy ma wniosek powtórzyć, czy wniosek jest? Ja mam pytanie, jeżeli można. Bardzo proszę. W tym temacie. W jakim dniu miesiącu odbył się przetarg na tą działkę? Nie odpowiem Pan w jakim dniu, natomiast przetarg odbył się w listopadzie tego roku. W listopadzie? W grudniu, przepraszam, do następnego grudnia, tak. Czwartego grudnia wydaje się. No, w grudniu, także nie chcę dokładnie precyzować. Ale w grudniu, na początku grudnia, w pierwszej połowie. Drugiego grudnia. Czy jeszcze jakieś pytania? Mamy wniosek, tak? Ja bym bardzo prosił o wdrożenie tego wniosku dla wszystkich, żeby była pewna jasność. Tak. Wnoszę o przy zmniejszeniu środków po stronie dochodu w rozdziale gospodarka mieszkaniowa wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości o kwotę 79 500. To jest po stronie dochodowej i przy stronie wydatkowej odrzucić poprawkę dotyczącą obsługi długu publicznego w kwotę 108 tysięcy w rozdziale obsługa papierów wartościowych w dziale oświata i wychowanie, w dziale pozostała działalność rezerwa oświatowa 72 500 i w dziale pomoc społeczna w rozdziale wydatków mieszkaniowych w kwotę 40 tysięcy złotych. Pozostałe bez. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pan wniosek nie zgadza się rachunkowo. Jeżeli po stronie wydatków te trzy pozycje dają kwotę 220 500 zł, to po stronie dochodów powinna być taka sama kwota. 220 500 zł. Panie Przewodniczący, 108 072 500. Przy wydatkach zmniejszamy kwotę 592 500. Przy wydatkach zmniejszamy o kwotę 108 tysięcy. I w dochodach, przepraszam, i przy dochodach w tym momencie również o kwotę 592 tysięcy. Panie Przewodniczący, po wydatkach proponuje Pan zmniejszyć o kwotę 108 tysięcy plus 72 500 plus kwotę 40 tysięcy złotych. Odrzucić te trzy zmiany. Te trzy zmiany po stronie wydatków łączą mają kwotę 220 500 zł, więc o taką kwotę, nie 89 500 różnicę, tylko o 220 500 zł powinny być ruszone dochody. Nie 79 500, tak jak Pan zaczął wniosek swój po stronie dochodowej, tylko kwotę 220 500 zł. No, to może trzy... nie jest moją najmocniejszą stroną. Proponuję wierzyć. Nie, to zaufam. Dziękuję bardzo. W takim razie? W takim razie tutaj byłoby 220 500. Tak. Przy zmniejszaniu tych dochodów o kwotę 220 500. Do kwoty 79 500. Nie. To policzyć? To trzeba powiedzieć do różnicy. Które było 500 ile? 29, 529 500 do kwoty, tak? Pani skarbnik? 529 500. Nie, 79 500. Nie, 529 500. 679.
To rozumiem, że wniosek ostatecznie brzmi, że w rozdziale gospodarka mieszkaniowa dochody z tytułu użytkowania wieczystego zmniejszamy o kwotę 27 tysięcy, dochody 107 tysięcy oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i nieruchomości o kwotę 220 500 zł do kwoty 670 500 zł. Oraz w wydatkach nie zmniejszamy w dziale obsługa długu publicznego o kwotę 108 tysięcy, nie zmniejszamy w dziale oświata i wychowanie o 72 500 i nie zmniejszamy w pomoc społeczna o kwotę 40 tysięcy złotych. Wniosek przewodniczącego Andrzeja Banasia o kierunek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu. Kto z członków komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku? Proszę podnieść rękę. 4 za. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z uwzględnieniem wniosku przewodniczącego Andrzeja Banasia. Kto z członków Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem wniosku przewodniczącego Banasia? Proszę o podniesienie ręki. 4 za. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Projekt uchwały z uwzględnieniem wniosku przewodniczącego Banasia został zaopiniowany pozytywnie. I za autopoprawkę. Zamykam punkt 5a. Przystępujemy do punktu 5b. Zaopiniowanie projektu uchwały na wyrażenie zgody na zawarcie umów dzierżawy w części działki położonej w Dęblinie. Proszę bardzo o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, uchwała dotyczy działki przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność miasta Dęblin, która wcześniej była dzierżawiona na rzecz tych samych podmiotów, które użytkowały te działki. Umowy dotyczą dzierżawy zgłaszanymi pawilonami handlowymi posadowionymi na targowisku miejskim przy ulicy 15 Pułku Piechoty w gminie Wilków. Zgodnie ze stosownymi przepisami powołanymi w podstawie prawnej artykułem 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu i dotyczących zasad zbywania, nabywania, posiadania nieruchomości. Ponieważ te działeczki były wcześniej przeznaczone do najmu na czas oznaczony do 3 lat, w tej chwili powyżej 3 lat, zgodnie z przytoczonymi przeze mnie przepisami, mogą być one wydzierżawione na okres dłuższy, jeżeli Rada Miasta wyrazi na to zgodę. Propozycje tej dzierżawy na okres 5 lat wynikają z przewidywanego ewentualnie faktu użytkowania jeszcze tego tymczasowego targowiska miejskiego. Dlatego jest ta propozycja 5 lat. Tutaj jeżeli Państwo macie jakieś argumenty na okres krótszy czy dłuższy, to jest to sprawa do dyskusji. Natomiast przedłużenie każdej już powyżej 3 lat wymaga zgody. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Ja chciałem zapytać, Panie Burmistrz, bo przy podjęciu takiej uchwały, ja rozumiem potrzebę, będzie utrudniona realizacja uchwał wcześniej podjętych o przystąpieniu do zmiany do opracowania planu zagospodarowania, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ w studium ta część, gdzie znajdują się pawilony handlowe na targowisku, w studium jest zapisane.
podpisane jako podziałalność, że ten teren jest przeznaczony pod działalność komercyjną. Podjęliśmy... Handel wielkopowierzchniowy. Proszę? Handel wielkopowierzchniowy. A, handel... Dokładnie jest taki zapis wspólny. Handel wielkopowierzchniowy. A myśmy podjęli taki wniosek na Komisji Gospodarki Komunalnej, że tam nie będzie miało miejsca funkcjonowanie targowiska, tylko to targowisko będzie przeniesione na parking przy cmentarzu. I tutaj powiedzmy, no to wszystko jest rozbieżne, bo zgoda tu obydwu pań burmistrz na takiej komisji, pani tam wyjazdowej, była na taką koncepcję, zresztą ta koncepcja się wychodziła i wyszła z inicjatywy tutaj od jednej z pań burmistrz. I co, to zmieniamy, bo w tej chwili, jeżeli przedłużamy umowy na 5 lat, czyli zmienia się jakieś spojrzenie, jakaś koncepcja odnośnie funkcjonowania tego miejsca. I prosiłbym przed zaopiniowaniem tutaj przez naszą komisję, żebyśmy mieli jasność, co tam będzie przez te najbliższe 5 lat się działo. Jeżeli przedłużamy, oczywiście umowa, to będzie umowa dzierżawy i z niej będzie wynikało, że będzie można wcześniej rozwiązać, prawda, przez jedną czy przez drugą stronę, ale no tutaj gdzieś ja uważam, że jeżeli proponuje pani burmistrz przedłużenie umów dzierżawy na 5 lat, to znaczy, że tam przez najbliższe 5 lat większych jakichś zadań inwestycyjnych czy sprzedaży tego terenu nie będzie miało miejsca. Czyli nie wiem, może jeszcze lepiej. Szanowni Państwo, co na jaki okres przedłużamy tą dzierżawę? Może być na 5, może być na 10, tak jak Pan Radny słusznie zauważył, nie powoduje żadnych przeszkód odnośnie realizacji i przystąpienia, bo byśmy przystąpili do zmiany planu zaostania przestrzennego tego terenu pod kątem zapisów studium. Natomiast realizacja tej uchwały po przystąpieniu nie zostanie w żaden sposób zatrzymana poprzez podjęcie takiej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy. Jeżeli plan nawet wejdzie w życie w okresie krótszym niż 5 lat i zechcemy tą działkę zbyć, to zawsze umowy dzierżawy możemy w okresie wypowiedzenia zawartym w umowie rozwiązać. Czyli najczęściej są to 3-miesięczne okresy wypowiedzenia. Nie przeszkadza to również w opracowaniu koncepcji zagospodarowania tego terenu, o którym żeśmy wcześniej mówili parę miesięcy temu, na tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się parking. Jeżeli będziemy mieli koncepcję, również będziemy mogli... No, ta dnia to jest zlecone, więc będzie na pewno realizowane. Natomiast kwestia kosztów, jakie będą przed nami do wydatkowania, aby zagospodarować tą część parkingu na targowisko i jeszcze inne kwestie związane z tym, ile tych miejsc handlowych uda nam się jakby przygotować, prawda, do handlowania, bo jak sami wiemy, ta część powierzchni parkingowej jest znacznie mniejsza niż obecnie zajmowana część na targowisku miejskim przy 15 pułku piechoty Wilków. Na pewno nie zmieszczą nam się te pawilony, to już sami wiemy dokładnie, że nam się te pawilony tam nie zmieszczą, więc sama koncepcja, nawet zrealizowanie targowiska na tej części od cmentarza, no, zakłada już samo przez się, że nie przeniesiemy tam tych pawilonów. Tam możemy wyznaczyć tylko miejsca targowe do tych namiotów, do handlu z namiotu, do handlu z samochodów. Natomiast same pawilony raczej tak. I tak przed sprzedażą musielibyśmy oczyścić ten teren, prawda? Bo ja rozumiem, że teren dopiero będzie atrakcyjny. Mówię teraz o obecnym tymczasowym targowisku, jeżeli usuniemy, właściciel usunie wszystkie zbędne tam budynki, żeby to miejsce było atrakcyjne. Przepraszam bardzo, pani burmistrz, czy jednym słowem chciałbym usłyszeć od pani burmistrz, nie wiem, czy na 2 lata, czy na okres dłuższy, jakie są konkretne zamierzenia. No to ogólnie rzecz biorąc, że będzie realizacja studium, no tak, ale no chciałbym, żeby od pani burmistrz usłyszeć, jakie ma plany, pani ma plany odnośnie, czy to będzie sprzedaż, czy całej działki jednemu inwestorowi, chciałbym usłyszeć tutaj, jakie pani ma plany. To, czy to będzie sprzedaż, czy będzie zbycie, to zależało od państwa zgody. Ja mogę przygotować tylko projekty, natomiast państwo decydujecie o tym, czy wyrażacie zgodę na zbycie tego mienia. Natomiast na pewno wcześniej
wcześniej zbycia nie będzie, zanim nie powstanie, nie zostanie opracowany przyjęty plan, miejscowy plan zagospodarowania tego terenu. Przez najbliższe 2 lata nie sądzę, żeby jakiekolwiek zmiany mogły tam nastąpić z 2 względów, że będziemy przystępować do realizacji, właściwie to przez 3 nawet lata, będziemy przystępować do realizacji dużych 2 zadań, które pochłoną nam, jak Państwo wiecie, zapoznacie się z projektem budżetu, pochłoną nam inwestycje skumulowane przez okres do 2021 roku, więc to są spore inwestycje. Jak drogo będą nas one kosztowały, będziemy wiedzieć dopiero po przetargach, jakie zostaną zorganizowane. Na dzień dzisiejszy też nam nie mogę powiedzieć, jakie oszczędności z tych przetargów będziemy mieli, które moglibyśmy przeznaczyć na zorganizowanie nowego targowiska. Więc na pewno nie sprecyzuję Pan Radnemu dokładnie, czy to będą 2, 3 lata, czy 4, w okresie których będziemy decydować o tym, czy działkę zbyć zgodnie z miejscowym planem. Na pewno nie zmienia się, bo nie może się zmienić zgodnie z przepisami, koncepcja zagospodarowania tego terenu zgodnie ze studium. Prace zostały zlecone, Państwo zapoznacie się z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 4 obecnie, w tym właśnie tego dotyczącego zagospodarowania tej działki. Jeżeli uchwalimy te plany, będziemy myśleć o tym, czy stać nas będzie na przeniesienie tego targowiska w szybszym tempie, prawda, i uzyskanie środków finansowych, bo to też nie ogłoszenie przetargu niekoniecznie musi wiązać się ze skutecznym zbyciem. Dobrze jest rozeznać się w rynku, czy ktoś to zechce nabyć o takiej powierzchni, zagospodarować. Jeżeli się kupiec znajdzie, no to wiadomo, że będą pieniążki, będziemy mogli szybciutko zagospodarować targowisko po przeciwnej stronie, bo sami Państwo też zdajecie sobie sprawę na pewno z tego, że pozostawienie tego miejsca bez możliwości handlowania no na pewno nie spotka się z zadowoleniem społecznym. Tam będziemy musieli jakoś gładko to przenieść na to targowisko, na taką stronę, żeby zbyć tą nieruchomość. To jest kwestia, ja myślę, że tak, czy 5 lat, czy dłuższy okres, czy 3 lata, to tak jak już Państwo tutaj zdecydujecie, ale myślę, że mniej jak 3 lata nie powinniśmy sobie tutaj ograniczać tej możliwości jeszcze handlowania na targowisku tymczasowym, bo na pewno będzie to proces czy zbycia tego terenu, czy też usuwania jeszcze tych pawilonów, będzie procesem przygotowania tego terenu do zbycia dłuższym. Bo to nie jest tak, że my dzisiaj, prawda, wypowiadamy umowy i natychmiast ci ludzie tych pawilonów się pozbywają, bo to są koszty, jakie oni ponieśli na zakup tych pawilonów. Mogą być też, musimy się z tym liczyć, mogą być problemy z usunięciem ich z tego terenu. Natomiast na pewno wcześniej umowy można zawsze wypowiedzieć, zawsze można starać się o wcześniejsze zagospodarowanie tego terenu, wyczyszczenie go przed zbyciem. Tylko no w tej chwili musimy podjąć tą decyzję, bo ostatnie umowy kończymy w tym miesiącu. Tak. Tutaj, to czy Państwo decydujecie 2 lata, czy no podejdziemy, najwyżej zrobią kolejny uchwał na kolejnych latach. Ja może wolno uzupełniać, chciałabym powiedzieć, że w każdej umowie jest zapis, że jeżeli nastąpi konieczność realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, umowy można rozwiązać w kartach. Nawet bez wypowiedzi. Ja mam takie pytanie, czy to ci właściciele pawilonów się zwrócili, bo chcą 5 lat dzierżawy, i czy wszyscy wystąpili o to przedłużenie dzierżawy, bo może część, bo nie mamy takiej wiedzy. Czy to wszyscy jednogłośnie, czy po prostu każdy indywidualnie składał? Każdy indywidualnie. Tak? I chcieli na 5 lat, czy go określali? To znaczy oni praktycznie rzecz biorąc czują się, nazwijmy to, bezpiecznie, jak mają na 5 lat, bo sami przychodzą i pytają się, czy to prawda, że tak blisko jest zlikwidowane, co się tam dzieje. Także te 5 lat i dla nas, i dla nich jest takim w zasadzie terminem optymalnym. Dziękuję bardzo. Nastroje troszkę uspokoi, prawda, że już natychmiast do tego jest zlikwidowane. Na razie krąży wieść publiczna. Czy jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę.
zamykam dyskusję. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały. Opiniuje Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu. Kto z członków komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 4-5 za. Dziękuję. Projekt uchwały zaopiniowany w pomyśl pozytywnie jednogłośnie. Zamykam punkt 5b. Przystępujemy do punktu 5c. Projekt uchwały dotyczący strategii rozwoju miasta Dęblin. On posiada już opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu. Wobec powyższego przystępujemy do punktu 5d. Znaczy ja mam tutaj jeszcze chwileczkę takie uzupełnienie, ponieważ pan radny Banaś prosił o dokumentację odnośnie co wynajmowali z wałami na wieprzu, gdzie to mówiliśmy, że to jest ujęte w innych dokumentach. To, żeby zamiast odkroić to, to jest dzień ustaw, a tu są zadania. Przystępujemy do punktu 5d. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Dęblin. Projekt będzie opiniować Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, projekt uchwały, który będzie miał inne brzmienie, a zaraz powiem dlaczego, dotyczy tej samej kwestii. Będzie uchwała brzmiała uchwała w sprawie określenia wysokości, nie zmiany, a w sprawie określenia wysokości, a ja już wytłumaczę dlaczego. Nie, macie Państwo w sprawie zmian. A ja już wytłumaczę dlaczego. Bo cały czas w tej już powiem. W sprawie zmiany, a tu jest. Szanowni Państwo, prezydent podpisał, ustawę, zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i na podstawie. I na tej podstawie dla dzieci sześcioletnie. Od 1 stycznia 2017 roku gminy będą otrzymywać subwencje na dzieci 6-letnie. Wysokość tej subwencji jest określona w stosownych przepisach, właśnie w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. I w związku z tym od dnia 1 stycznia 2017 roku gminy nie mogą pobierać opłat od 6-latków za pobyt w przedszkolu ponad 5 godzin, czyli za ten czas, w którym dzieci pozostają dłużej niż 5 godzin, które mają zagwarantowane ustawowe spłaty. Ponieważ miało to miejsce w styczniu, mamy krótki okres czasu, gminy planowały to zrobić w formie zmian do uchwał, które już mamy. My mamy taką uchwałę z 2014 roku. My planowaliśmy dokonać zmiany w paragrafie drugim, dopisać punkt drugi. Opłaty, o których mowa, dotyczą dzieci w wieku lat 5. W dniu 23 grudnia MEN wypowiedział swoje stanowisko w tej sprawie i dał wytyczne do organów nadzoru w lubelskich urzędach wojewódzkich, żeby te zmiany, o których mówimy, czyli nie możemy pobierać opłat od 16-letnich, nie były wprowadzone w formie zmiany do uchwały, ale przyjęcia nowej uchwały. Stąd w materiałach, które ja Państwu rozdałam, Rada Miasta musi podjąć uchwałę w sprawie określania wysokości i w niej wskazać wiek dzieci, od których możemy pobierać te opłaty. De facto ta uchwała ma niemalże identyczne brzmienie jak uchwała z 2014 roku, tylko dodajemy ten punkt drugi w paragrafie drugim, że opłaty, o których mowa w ustępie 1, dotyczą dzieci w wieku do lat 5. W paragrafie 5 uchylamy uchwałę z 2014 roku
I w paragrafie 6 jest zapis, który również, na który mamy również zgodę od organu nadzoru, w związku z tym, iż mamy bardzo krótki okres czasu na wprowadzenie tych zmian, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. To wszystko. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Mamy? Nie. Skoro po upływie 14 dni, a to jest od dnia 1 stycznia, to jak to należy przyjąć? Bo przepraszam, 14 dni. To przyjmiemy 28-9, to ty 14 dni nie. Nie, nie, ale ona wejdzie w pani Heń. Właśnie na ten zapis wyraził nam zgodę organ nadzoru. Ona się nie, bo zaraz po sesji, czyli w piątek rano, jesteśmy umówieni na to, że jeżeli uchwała zostanie podjęta, zostanie zawieziona do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, tak, żeby mogła się jeszcze ukazać do końca roku. Do końca roku. Natomiast moc obowiązująca tych przepisów jest od 1 stycznia, czyli my już nie możemy pobrać sobie opłaty, ukaże się załóżmy 31, no 31 sobota, no ukaże się 31, więc powinna dopiero od 14 czy tam 15 stycznia obowiązywać ta uchwała. Ale my nie możemy pobierać od 1 opłaty od 1 stycznia. Nie możemy za te 14 dni sobie naliczyć opłaty za te dzieci nasze 6-letnie, bo nie mamy takiej delegacji ustawowej, żebyśmy sobie mogli pobrać od tych dzieci opłaty, od rodziców tych dzieci. My musimy od pierwszego, w związku z tym, że te przepisy weszły bardzo późno i to mają, ten problem mają wszystkie gminy, dlatego jest taka decyzja organu nadzoru. Wszystkie gminy się borykają z tym problemem, ponieważ przepisy, które dotyczyły zmian w ustawie o dochodach jednostek, weszły zbyt późno, żeby gminy mogły podjąć swoje przepisy, jeżeli chodzi o zmiany w systemie oświaty. Pani burmistrz chciała coś dodać? Chciałam wyjaśnić, jak rozumieć ten przepis. W razie czego, gdyby publikacja nastąpiła w okresie nie do końca tego roku. Gdyby się tak zdarzyło, że publikacja w wyniku podjęcia przez nas uchwały, na przykład przykładowo nastąpi 5 albo 10 stycznia, a o wykonaniu uchwały, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, czyli nie wolno jej stosować, jej zapisów, dopóki nie zostanie opublikowana. Ale jeżeli mamy taki zapis, że z mocą obowiązującą od 1 stycznia, to oznacza, że jeżeli będzie opublikowana 5 albo 10 stycznia, to mamy prawo 11 stycznia naliczyć opłaty, biorąc pod uwagę cały miesiąc styczeń. I to, tutaj tej sprzeczności nie ma, natomiast nie możemy wprowadzić innych terminów wejścia w życie, bowiem te wynikają z aktu normatywnego, zawsze każdy, z ustawy o wprowadzaniu w życie przepisów aktów normatywnych uchwalany przez Radę Miasta, bo każdy z tych aktów wchodzi w życie albo z dniem podjęcia, albo jeżeli jest to akt powszechnie obowiązujący jak ten, wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Czyli nie można go wcześniej stosować, dopiero po opublikowaniu. Ale może dotyczyć, tak jak często bywało z podatkami swego czasu, że nie zdążyliśmy, gminy nie miały czasu jakby podjąć tych uchwał w miesiącu listopadzie, podejmowały je w grudniu, uchwały często wchodziły w miesiącu styczniu, bo były opublikowane w styczniu, ale miały zastosowanie do całego roku budżetowego, czyli od 1 stycznia danego roku, w którym obowiązywały. To jest podobny przypadek. Dziękuję bardzo. Panie burmistrz, głos ma pan przewodniczący. Tak, to ja chciałbym dopytać. Rozumiem doskonale wyjaśnienie, to może nie piszmy po upływie 14 dni, tylko po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia. Przepraszam, po co napisać 14 dni i skoro wiemy, że 29 grudnia i 1 stycznia, no to jest nie tak. No, przepraszam, czy w ten sposób nie może to być autentycznie? Dlaczego po 14 dni? Pani burmistrz, bardzo proszę. Z logicznego punktu widzenia pan rozumie słusznie, tylko my mamy przepisy ustawy, ja to mówiłam przed chwilą,
ale jeszcze raz muszę do tego wrócić. Przepisy ustawy o wprowadzaniu w życie aktów normatywnych nie przewidują możliwości modyfikowania przez Radę Miasta zapisów ustawowych. My musimy tak, albo uchwała musi wejść w życie z dniem podjęcia, co jest bardzo często w naszych uchwałach stosowane, ale jeżeli dotyczy uchwał powszechnie obowiązujących, czyli takich uchwał, które dotyczą wszystkich mieszkańców miasta, a ta uchwała taka jest, ona nie może wejść w życie w innym trybie, jak po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, bo taki jest po prostu zapis ustawy. My gdybyśmy go zmienili, nawet z logicznego punktu widzenia, w takim brzmieniu, jak Pan Radny proponuje, to naraziliśmy się tutaj na uchylenie tego zapisu, no więc no, niepotrzebnie byśmy się narazili na to, bo jak się narazimy na rozstrzygnięcia nadzorcze, to jeszcze sobie opóźnimy czas wejścia w życie tej tak potrzebnej nam uchwały. No jakby przepisy prawa nam inaczej nie pozwalają, tak musimy zdecydować tą datę wejścia w życie. Dziękuję bardzo. Pani Radna? Ja chciałam zupełnie innej beczki i przepisy te obowiązują w przedszkolach. A jakbyśmy przyjęli uchwałę odnośnie tego, że sześciolatki są w szkole podstawowej, za nich i tak się nie pobiera opłat do szkoły, do zerówek w szkole podstawowych. Czy można było taką uchwałę, ponieważ Pani Radna, dzieci tak przejdę do wtedy, co żeśmy na komisji rozmawiali o tym, żeby tak zawrzeć, żeby przez sześciolatki do uchwały. Nie możemy, Pani Radna, dlatego że ustawa obowiązująca w tej chwili o systemie oświaty i ustawa prawa oświaty, która nie ma lada moment, będzie zakłada, że sześciolatki mogą, to jest prawo rodzica, mogą uczęszczać, ale zarówno do przedszkola, jak i do oddziału przedszkolnego. Przedszkola. Ja zadać się tak nie możemy. Dziękuję bardzo. Są subwencja, odpowiem od razu, subwencja jest i na jedne, i na drugie dzieci. Mniejsza jest na dzieci w oddziale przewidywana subwencja, bo subwencja na sześciolatki wejdzie nam dopiero od 1 stycznia 2017 roku. I do tej pory przedszkolaki były dotowane i była jednej wysokości dotacja na przedszkolaki. Natomiast zgodnie z przepisami, o których mówiłam, czyli ustawą, którą podpisał Pan Prezydent, od 1 stycznia 2017 roku gminy będą otrzymywały subwencje na dzieci sześcioletnie. Będzie to mniejsza wartość. Subwencja na dzieci sześcioletnie w przedszkolu będzie różniła się o 1000 zł od subwencji na dzieci sześcioletnie w oddziale przedszkolnym, ale i jedne, i drugie będą subwencjonowane. I tylko dlatego nie możemy pobierać od tych dzieci opłaty tego 1 zł ponad czas pobytu 5 godzin, które mają każde dziecko ma za gwarantowane bezpłatnie. Stąd jest ta konieczność. My, drodzy Państwo, w tej poprzedniej uchwale z 2014 roku nie mieliśmy w ogóle wskazanego wieku i jeszcze dzisiaj rozmawiałam z nadzorem, żeby zostawić to, ale niestety taka jest wykładnia, takie są wytyczne NOSKIE, że dlatego ma być to nowa uchwała, nie zmiana, bo tam ma być jasno i wyraźnie wskazane, to ma wiek dzieci, czyli do jakiego wieku pobiera opłaty, a jakie dzieci są zwolnione z tych opłat. No tak. Widzicie Państwo, zmiany w systemie oświaty są takie dynamiczne i to wszystko się dzieje na bieżąco, bardzo szybko. No taka jest sytuacja, tak jak wspomniałam, 23 grudnia Amen powiedział w tej sprawie. Stąd, dlatego Państwo z materiałami otrzymaliście zmiany do uchwały, nie nową starą uchwałę de facto. Tak to brzmi. No, ale po dzisiejszej rozmowie dostaliście Państwo materiał, który przedłużyłem. Dziękuję bardzo. Głos ma Pan Przewodniczący Kołowski. Jeśli można, najpierw pytanie formalne. Czyli Pani Burmistrz wycofa ten projekt uchwały z 22 grudnia i po prostu proponuje, że 27. A my się powinniśmy opiniować ten nowy już, tej wersji nowej. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie odnośnie paragrafu 3. Czy to z góry narzuca, tego nowego projektu uchwały, czy to z góry narzuca tak jakby ustawa o systemie oświaty, że taki zapis musi być, bo teraz no, czegoś nie rozumiem, bo skoro nie ma czegoś takiego jak umowy w szkołach, bo nie ma, a w przedszkolach były do tej pory te umowy, były,
No i teraz dla tych dzieci, które będą na przykład 6-latki, to one mają mieć taką umowę podpisaną, które będą w przedszkolu, ale 5-latki poniżej mają mieć taką umowę, tak? Ale od 1 stycznia 2017 roku 5-latki nie będą w oddziałach przedszkolnych. Ale ja mówię o przedszkolach cały czy 6-latki, jak będą w przedszkolu, to mają mieć umowę, tak jak wszystkie inne dzieci? Tak, jak wszystkie dzieci będą mieć umowę, tylko my nie będziemy za nie pobierać opłaty. A te 6-latki, które są w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach, to nie mają żadnych umowy? Nie mają, bo to jest... Ale to narzuca ten taki zapis tego paragrafu ustawy. Dokładnie, tak? my podejmujemy, ta uchwała jest podejmowana w oparciu o ustawę, o systemie oświaty jeszcze, a prawo oświatowe nam nie wyszło jeszcze. Prawo oświatowe nam wejdzie też od... Natomiast my dlatego podejmujemy, że zmieniły się przepisy dotyczące finansowania. Czyli jak wejdzie prawo, to ten paragraf może być tak, że będzie nieaktualny? Nie. Na tą chwilę... Podejmujemy na podstawie o systemie oświaty. Tak. Ustawy. Od 1 stycznia będzie ustawa o systemie oświaty, od 1 stycznia podzieli się nam dwie ustawy plus masa rozporządzeń. To wszystko, co jest w tej chwili w ustawie o systemie oświaty, będzie w ustawie prawo oświatowe i przepisy wprowadzające prawo oświatowe. A stara uchwała miała taki zapis? Tak, dokładnie tak samo brzmiała. Mam przed sobą uchwałę z 2013 roku, pomożecie Państwo odczytać. 14. Tak, starą uchwałę z 2014 roku już Państwu odczytuję, jak brzmiała. Porównacie sobie Państwo podstawa prawna, paragraf 1. Przedszkola publiczne, dla których miasto Dęblin jest organem prowadzącym, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Paragraf 2. Zaświadczenie nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w paragrafie 1, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć. No i tutaj u nas wejdzie teraz ten punkt 2. Paragraf 3. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkola, zasady i termin płatności opłaty, okres obowiązywania opłaty oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola publicznego a rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka albo jednym z rodziców lub opiekunów. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Dęblin. Paragraf 5. Traci moc uchwała. Tu akurat traciła moc uchwała z 2011 roku. I uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. Czyli tak jak powiedziałam, to jest po konsultacjach z nadzorem, który otrzymał zmianę do uchwały i otrzymał starą naszą uchwałę. I taka jest decyzja. My mamy to, co chcieliśmy zrobić zmianą, mamy to przyjąć nową uchwałę. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie z ciekawości. Jeśli chodzi o żłobki, to żłobka to są 3-latki, te 3-latki to są przedszkola. W żłobkach jest jakaś też odprowadzona odpłatność, czy nie ma nic takiego? Żłobki podlegają zupełnie innej ustawie. Nie podlegają sobie z tym oświaty, ale o działalności. Tak, właśnie. Jeżeli chodzi o 3-latki, tam są dzieci, które nie mają ukończonych 3 lat, czyli one rocznikowo nie mają 3 lat, ale mogą na przykład być tam dzieci, które mają 2 miesiące, nie wiem, 10, 2 lata. Mogą zacząć jako nie 3-letnie, a skończą 3-letnie. Dokładnie. Ale wtedy nie wchodzą te zapisy żadne do nich, że nie będziemy tam opierali, bo oni są pod inny ustawę. A subwencje mamy też na żłobki teraz cały czas? Nie. Nic się nie dostaje, nic? Nie. No ale była jakaś taka sytuacja, że dlatego otworzyliśmy żłobek, dlatego wydzieliliśmy z przedszkola, że po prostu były pieniądze na dodatkowe prowadzenie działalności takich, czyli na żłobki. My nie mamy na żłobki pieniędzy, żłobek jest subwencjonowany. Państwa nie znajemy nic, tak? Na to działalność, tak? Teraz już. I to nas trochę szukali wtedy. Bo wprowadzali te pieniądze, dali te pieniądze na zasadzie, żebyśmy my coś chcieli pozyskać, myśmy to założyli, a teraz to wychodzi na to, że lepiej zrobić wszystko do przedszkola z powrotem, czy nie? No nie, no ale pani powie sama. Tak, ale przedszkola nie zmieścimy tych dzieci. Ale pani narzędzi, mi chodzi o zapisy na zasadzie zapisów dokumentacyjnych. Nie na zasadzie, że będziemy te żłobek fizycznie przeniesiemy do przedszkola, tylko tak jak to kiedyś miało miejsce, bo wtedy, ja to pamiętam, wprowadzaliśmy. Było wyraźnie dodatkowe pieniądze, nie pamiętam tego urzędu, 160 tysięcy, chyba było 160 tysięcy gdzieś na żłobek, tylko dlatego, że my mamy żłobek. A to nie było na otworzenie nowych miejsc? Nie. To było na to, że... Bardzo proszę, żeby połączenie placówek oświatowych było możliwe, to
ustawa o systemie oświaty i ta, która wejdzie, da nam możliwość łączenia placówek oświatowych. A przedszkole i żłobek to są zupełnie inne placówki. Żłobek jest placówką leczniczą w rozumieniu ustawy, nie oświatową. Nie, no tak, tak, to też kiedyś to połączył. To też kiedyś było. Nie, kiedyś to był żłobek oddzielny, potem to było przedszkole, potem zostało to połączone w jeden zespół. Był taki czas, nie, no, było tak, że żłobek funkcjonował pod przedszkolem na pewno. Przepraszam, pod przedszkolem numer 1 funkcjonował. A może tak. No, pod przedszkolem numer 1 funkcjonował, a tam to przedszkole funkcjonował pod zespół szkół. Tak. Taka była sytuacja, że w jednym budynku mieliśmy dwie placówki, które funkcjonowały w różnych tych i ktoś to kiedyś przecież włączył tutaj ten żłobek do tego przedszkola. Dlatego zastanawiam, dlaczego teraz takie te różne są drobne widzą w czasie takie różne. Żebyśmy żonglowali tym wszystkim, nie? Bo tak naprawdę to w tym momencie, jeśli my byśmy mieli te trzy latki ze żłobka w przedszkolu, to byśmy dostawali na nie. Dotacje. No. Dotacje, nie subwencje, tylko jako przedszkola. No ja mówię, to czyli by było to trochę na nas stanie prowadzić, tak? Czy nie? To teraz żłobek należałoby nazwać przedszkole, bo po prostu nie jest to placówka oświatowa. Włączyć tego nigdzie dzisiaj na razie na trzy latki by nie można. Trzeba je połączyć. W tej chwili miejskie przedszkole numer 1, 2 czy 4 ze żłobkiem się nie da, bo nie ma przepisów do tego stosowania. Być może kiedyś żłobki podlegały pod ustawę o systemie oświaty i wtedy podlegały pod miejskie przedszkole numer 1. Potem jak zaczęły być zakładami leczniczymi, co też jest trochę, no tak mało mówiąc, logiczne, bo to powinno pod ustawę o systemie oświaty podlegać, to mielibyśmy wszelkie możliwości łączenia, dzielenia, przyłączania do placówek. No w tej chwili nawet byśmy chcieli, taki pomysł mieli, żeby było to bardziej ekonomiczne, po prostu no, przepisy realne nie zezwolono. To żadna z takich uchwał nie mogłaby być na bazie obowiązujących przepisów skuteczna. To nawet ich logika to nakazuje, to niestety przepisy czasem są takie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wątpliwości, pytania do projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przypominam, że opiniować będzie Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Projekt uchwały datowany 27 grudnia 2016 roku. Kto z członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 3, 4 za. Dziękuję. Ktoś przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie. Dziękuję. Zamykamy punkt 5D. Przechodzimy do punktu 5E. Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika okresu w Dęblinie. Ona była opiniowana przez komisję redakcyjną i w związku z tym nie podlega opiniowaniu w dniu dzisiejszym. Możemy przejść do punktu 5F. Projekt uchwały o przyjęciu planu pracy Rady Miasta Dęblin na rok 2017. Projekt będzie opiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Budżetu. Państwo radni dostali w materiałach plan pracy Rady Miasta Dęblin na rok 2017. Bardzo proszę o ewentualną dyskusję i pytania. Chyba, że Pan Przewodniczący chciałby w jakiś sposób jako autor projektu uchwały. Jeżeli można, wydaje się, że należałoby w tym projekcie, w tym projekcie komisji, który za chwilę będzie też opiniowany, umieścić w grudniu 2017 roku zatwierdzenie budżetu. Bo tak przepisy stanowią, że powinniśmy do końca roku przyjąć budżet na następny rok. Trzeba by to. Ja będę to nie podwnioskował. Ale to będzie była autopoprawka? Ja to znaczy, jeśli wydaje, że tak. Ja to wprowadzę jako poprawkę, teraz rzeczywiście komisja zaopiniowała. Proszę po prostu przewodniczącego, żeby zaopiniowanie wprowadzić w grudniu też w swoim planie pracy. Dobrze. Bardzo proszę pan. Dobrze, że zwróciłem się do tematu, bo tak jak obserwuję, to inne samorządy już, prawda, w tym roku do tego tematu tak doszły, a więc myślę, że my nie popełnimy przestępstwa, a wręcz odwrotnie przyspieszymy sprawę. Także ja będę również wspierał, by tak zapyć się miesiącami. To znaczy, tak, jeśli można by panie przewodniczący, chciałbym powiedzieć, że zapis komisji należy do osiągnięć, pan przewodniczący Kukowski, aczkolwiek, jeżeli nie zdążymy uchwalić w grudniu, nic się nie stanie, jeżeli uchwalimy do końca stycznia następnego roku. Ale zgodnie z przepisami powinno być uchwalenie w grudniu do końca
jeżeli podejmiemy decyzję teraz w planie, to będziemy dążyć, żeby się tak stało, natomiast na pewno jakieś okoliczności nadzwyczajne mogą zmienić. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś? Pani Burmistrz, bardzo proszę. Proszę Państwa, w planowym planie pracy możecie wymieścić wiele zadań, ale tak jak powiedział Pan Radny Banaś, jeżeli będzie taka czy konieczność, czy potrzeba czasami uchwalania tego budżetu właśnie przyszłego roku, to z projektem budżetu i datą jego uchwalania występuje tutaj burmistrz. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy go uchwalać w styczniu, aczkolwiek w grudniu przecież możemy, prace komisji mogą zmierzać do omówienia projektu już posiadanego przez Państwa budżetu, więc mnie nie przeszkadza to oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi? Bardzo proszę Panu Radny Karbowski. Chciałem przypomnieć, że były do załącznika numer 5 Prace Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej uzupełnienia i zmiany. I myślę, że powinien być aktualny już jednolity tekst. Już jest. No tak, ale ja go nie mam. Już ma. Rozumiem, że uwagi, o których mówił Pan Radny Karbowski, są nie, tak? Tak, to znaczy, ale teraz jest taka sytuacja, tak. Część tych zadań jest, dotyczy tylko komisji. Natomiast widzę jedno, to kwietniowe, jest również, znaczy powinno być również procedowane przez Radę Miasta. W związku z powyższym można byłoby to zadanie zaproponować gdzieś w maju na przykład. To nie musi być w kwietniu. Może to było, że w maju. Tak, o czym mówimy? To jest program ochrony zabytków. On w tym roku ustawowo powinien być realizowany. W związku z powyższym konsultowałem to z lokatorami z Lublina. No nie zastrzelę Was, ale no jest od tego ustawa, żeby ją po prostu przestrzegać. W związku z tym nie naciskał, żeby to było w kwietniu, bo swobodnie komisja może w kwietniu popracować, a w maju nastąpiłoby zatwierdzenie, powiedzmy tego, czy też jakieś jeszcze uzupełnienia, że, bo to wymaga czasu. To może być nawet w czerwcu, powiedzmy, ale w kwietniu jest tutaj plan. W planie pracy komisji zapisane z miesiąca kwietnia, zaopiniowanie programu. Jeżeli kogoś powiedzieć, proponuję jutro ten wniosek złożyć na sesji pomieszczenia takiego zapisu. Głosowali. To znaczy, ja tego programu nie widziałem na oczy, w związku z czym nie chcę go umieszczać w planie pracy Rady Miasta. Taką jako ode mnie i nie wychodzę z tym, po prostu, bo nie mam tego programu. Będzie ten program, ja będę zawsze to jest plan, zawsze można wprowadzić po prostu, a będziemy mieli gotowy dokument. Na razie go nie ma. Gdzie jest ten program? A tak to wymusza od razu, że musimy się tym tematem zająć. Ale przepraszam jedną rzecz, jeżeli można jedno zdanie, muszę nam ułatwić sprawę. Radny, szanowny Krzysiu, mnie się wydaje, że skoro jest zapis w proponowanym planie pracy ostatnio, że może ulec zmianie w razie potrzeby, to my możemy w każdej chwili wnieść to, co nam uważamy za stosowne. Dlaczego nie możemy, tam jest ten zapis i my wszystko możemy zrobić. I po co dzisiaj komplikować sprawę? No tak, tylko teraz jest taka sytuacja właśnie, że to zadanie powinien przygotować Urząd Miasta. I teraz, jeżeli to będzie w planie komisji, to jeżeli chodzi o hierarchię, powiedzmy, w samorządzie, to komisja jest tylko agendą Rady Miasta, prawda? W związku z powyższym mi się zdaje, że żeby zachować taką kolejność w tym wypadku, no to ten zapis powinien się również znaleźć w planie Rady Miasta. Jest to dość istotna sprawa, no, słuchajcie Państwo. Ja w każdym razie. Pan przewodniczący, zaproponuje to rozwiązać jutro. No ale ja to dzisiaj składam, powiedzmy, i to można jako autopoprawkę można byłoby. Ale zgodę na to. Ja powiedziałem Pani Radny, co ja o tym myślę. Nie mam tego programu w ręku, w związku z czym nie chcę go składać w pracy Rady Miasta, bo go nie mam. Zgody na autopoprawkę nie mam. Jest rozwiązanie inne.
Nie, tutaj ja po prostu tylko chciałbym ogólnie, żeby plan pracy Rady był spójny z pracami Rady Komisji. I powiedzmy, nawet z takim wyprzedzeniem, że powiedzmy komisja, żeby jednego miesiąca mogło się z tym odrobić, natomiast to nie musi być w tym samym miesiącu, w następnym co najmniej powinna procedować o zmianę. Przyjęliśmy do wiadomości. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Projekt uchwały otrzymuje Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu. Kto z członków Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. 5 za. Dziękuję. Projekt uchwały uzyskał niepotrzebną jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszego posiedzenia. To jest punkt 5g. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu, jako że tylko i wyłącznie ta komisja nie opiniowała i ten plan pracy podlega opiniowaniu w dniu dzisiejszym. Państwo radni otrzymali projekt takiego planu pracy. Ja zgodnie z sugestią wprowadzam autopoprawkę, że w grudniu będziemy realizować opiniowanie planu budżetu na rok 2018. I to jako autopoprawkę wprowadzamy do tego planu. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są jakieś inne propozycje i uwagi? Bardzo proszę, pan przewodniczący Balan. Panie przewodniczący, chciałem zaproponować, żeby w miesiącu lutym wprowadzić taki punkt: analiza realizacji uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Również jako poprawkę wprowadzę do planu pracy komisji. Czy jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do opiniowania planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu. Kto z członków komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego planu pracy? Proszę podnieść ręki. 5 za. Dziękuję. Stwierdzam, że plan pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu na rok 2017 został zaopiniowany pozytywnie. Tym sposobem zamykamy pierwszy punkt dzisiejszego posiedzenia. Przystępujemy do drugiego punktu. Sprawy różne. Bardzo proszę. Pan radny Karkowski, proszę. Chciałbym zaproponować na najbliższy czas, na jutrzejszy, dwa projekty uchwały. Jeden dotyczący programu odchodów roku życia i zdrowia, a drugi dotyczący powołania Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, patronką miasta Dębna. Ja rozdam państwu literaturę, żeby po prostu nie było. Muzyczno-wspominkowego, powiedzmy,
przy Miejskim Domu Kultury. Zresztą tam będą te imprezy miały swój postój, bądź sąsiedzkie. Jedna impreza przypada w Boże Ciało, ponieważ ta impreza ma charakter bicia rekordu Guinnessa. W związku z powyższym tutaj nie jest przewidziana biesiada, tylko ewentualnie udział w odprowadzeniu tego, tego zawodnika. To jest Polak, który się urodził w Anglii, zjechał do Polski z rodziną na stałe zamieszkanie. I można było jej, powiedzmy, odprowadzić do Janikowa albo pieszo, albo na rowerze. Tam są jeszcze dwie takie imprezy. Jedna dotyczy warsztatów szkutniczych, druga to jest zimą, druga dotyczy takich warsztatów też również ekologicznych. Z udziałem studentów SGGW. Ponieważ żeglarstwo czy wodniactwo w Dęblinie no mimo wszystko jeszcze się tli, w tym kalendarzu również jest propozycja, żeby wystawić. Oczywiście tutaj w tym wypadku jest to dłuższy czas, nie wszyscy czasem prawda, dysponują, więc mogła to być rotacyjna załoga. Wystawić taką załogę w rejsie z Dęblina do Gdańska, w tym Flisie Wielkim, gdzie będą brały udział jednostki pływające tak historyczne, jak i współczesne, i turystyczne, i sportowe. To byłoby, jeżeli chodzi o tak z grubsza. Natomiast, ponieważ jest na pierwszym miejscu zadanie inauguracja, ja po prostu miałbym taką propozycję, żeby tu przed ratuszem na pożegnaniu i powitaniu nowego roku ogłosić, powiedzmy, tę inicjatywę publicznie z jednoczesnym wciągnięciem flagi tego roku, którą przekazał prezes fundacji, mnie to pani burmistrz ją wręczy. No i to byłoby tyle, jeżeli z mojej strony. Dziękuję bardzo. Czy chcą jakieś pani tak? W tym kalendarzu organizator wszędzie, niemal wszędzie jest MDK, MDK, pan dyrektor MDK. Mówiłem na wstępie, że pani, to są imprezy, które są robione u nas od lat. To nie jest nic nowego. No mimo wszystko. I w związku z powyższym, ja to napisałem, zresztą dzisiaj przeprowadziłem rozmowę przed samym przyjściem tutaj jeszcze, konsultując szczegóły. Natomiast do czego ja zmierzam? Jak państwo wiecie, choćby nawet Dni Dęblina jest imprezą otwartą i w niej do tej pory brały udział różne organizacje, instytucje i podmioty z terenu miasta. Tam jest w nawiasie rozszerzony ten zapis wiodący o tak zwany element wiślany. Takie przedsięwzięcia my do tej pory wykonywaliśmy. Dam na przykład rejsy po Wiśle, następnie zawody wędkarskie etyczne. Panie przewodniczący, to jest formalne. Czy może radny powiedzieć, do kogo kieruje ten swój wniosek, żebyśmy wiedzieli, czy my jako komisja, czy do pani burmistrz pan kieruje? To znaczy ja. Znaczy Rada Miasta ma zorganizować te imprezy? Bo ja nie rozumiem w tym momencie. Nie. Panie przewodniczący, te imprezy organizowane są od lat. One są w kalendarzu imprez, który został złożony w terminie właściwym do Urzędu Miasta. Także tutaj nie ma nic nowego, oprócz tych fakultatywnych, które mogą się odbyć, ale muszą. Natomiast Dni Dęblina, jak będziemy robili z elementami na wodzie na przykład, na pewno będzie Anioł w Dęblinie, jak co roku, na pewno będą dożynki i na pewno będą te imprezy, które towarzyszą tym, bądź też są rozwinięte. Tam jedna jest uzupełniająca imprezę. Panie Radny, specjalnie tutaj jako organizator nigdzie nie występuje Rada Miasta. W związku z czym ja się pytam, po co pan dzisiaj nam tutaj mówi, czy mamy co, jakoś Rada Miasta ma pana poprzeć, czy co? Jest to po prostu konsekwencja poprzedniej uchwały. I teraz jest kwestia tego typu. Proszę państwa,
generalnie rzecz biorąc, to też na dzisiaj to jest projekt uchwały o charakterze intencyjnym. Finansowo jest on umocowany od lat w tych imprezach, które są zapisane w kalendarzu. I w zasadzie jest pewna czytelność. Natomiast no, ja myślę, że już wiemy. Solidaryzuję się z wątpliwościami i pytaniami, na co odpowiadam. Jeżeli byście Państwo mieli jeszcze jakieś, to bardzo proszę. Ja powiem jedno, że wiele miast w tym 17 roku leżących nad Wisłą przeprowadzi imprezy naprawdę co najmniej na taką skalę jak nasze Dni Dęblina, i to nie jedno z tych miast, tylko po kilkanaście. W każdym razie myślę, że jeżeli my się znajdziemy jako miasto, jako władze miasta, w tak doborowym towarzystwie miast takich jak Gdańsk, Toruń, Warszawa, Kraków, Sandomierz, Kazimierz i etc., no to sądzę, że przy wspólnej reklamie i propagandzie, czy też to sądzę, to jest dodatkowa promocja Dęblina. Dziękuję, także... dziękuję panie Marku. Ja myślę, że już wiemy, o co panu chodzi. Bardzo proszę, pan burmistrz chciała zabrać głos. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że ten projekt Dębliński Kalendarz Imprez Roku na 2017 rok jest załącznikiem, integralną częścią projektu uchwały. Aczkolwiek projekt uchwały, po pierwsze, budzi wątpliwości prawne odnośnie podstawy prawnej do przyjęcia tego typu programów, ale to jest jakby drugorzędna uwaga. Nie ma tutaj parafii radcy, a nie ma konsultacji z radcą. No też, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy nie wiemy, tak jak to Pan Przewodniczący zapytał, czy to jest Rady, rola, czy też burmistrza. Ja, proszę Państwa, nic nie wiem na temat uzgodnień z dyrektorem Miejskiego Domu Kultury na ten temat, chociaż dyrektor jest bezpośrednio podległy burmistrzowi, więc rozumiem, że to są przedwczesne jeszcze, bo ze mną nie uzgadniano tych imprez, więc ja też no, nie czuję się zobowiązany do ich organizowania, bo nie są uzgodnione z organem wykonawczym. I proszę Państwa, też nie mogę do końca powiedzieć, musimy to przemyśleć oczywiście, bo to można wkomponować w kalendarz imprez dębliński. On jest tworzony w tej chwili, są dopiero pomysły do tego kalendarza. On będzie gdzieś mniej więcej na przełomie stycznia lutego zawsze tworzony taki kalendarz. On nie jest uchwalany ani przez Radę Miasta, ani też nie jest zatwierdzany zarządzeniem burmistrza, aczkolwiek konsultujemy to ze wszystkimi instytucjami, które taki kalendarz tworzą, przysyłają do nas propozycje imprez. I wtedy niektóre te z tych tutaj pomysłów, które mogłyby się wkomponować w rok Rzeki Wisły, moglibyśmy te w tym kalendarzu uwzględnić. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie jest to, nie ma takiej potrzeby angażowania w to rady, bo to już organy wykonawcze przy współpracy z dyrektorami instytucji, którym się włączały taki kalendarz imprez, by kalendarz tworzyły. I proszę Państwa, druga sprawa, no nie mogę powiedzieć do końca, że zgodnie z tym kalendarzem te imprezy są, nie roszczą innych środków finansowych ponad te, które zostały już wydawane, czy są wydawane w ramach kalendarza imprez. Po pierwsze, zawsze to organizator ponosi takie koszty, więc chciałabym wiedzieć o tym, czy dyrektor będzie takie koszty ponosił, bo to jest dużo więcej imprez niż te, które z kalendarza wynikają na każdego roku. Nie wiem też nic, trzeba byłoby tu rozmawiać to bezpośrednio, no musiałam też wiedzieć, jaki budżet PTTK na to przeznaczy. W Urzędzie Miasta mamy tylko środki na promocję, więc też nie wszystkie imprezy są, te, które są tu wymienione, zostały uwzględnione w projekcie budżetu. No, każda z tych imprez, no, począwszy od tych biesiad, prawda, pisackich, no jednakowoż nie odbędą się bez środków finansowych, które ktoś będzie musiał na ten cel wyasygnować. Więc myślę, że sam projekt, sam pomysł i opracowanie i komponowanie niektórych imprez w kalendarz imprez dębińskich jest do zrealizowania. Natomiast na pewno myślę, że nie powinno to być przedmiotem jakby uchwały czy uchwał intencyjnych Rady Miasta, bo no nie ma ich wykonać. Nie wszystkie możemy wykonać. Jesteśmy przedwcześnie, bo nie znamy stanowiska dyrektorów tych instytucji do końca, które mają być, no głównie Miejskiego Domu Kultury, które przejęły jakby na siebie czy ZSO, prawda? Dyrektor tutaj mamy szkoły, też nic nie uzgadniał.
na tym etapie. Nie wiem, czy też parafia, że to tak, nie wiem, czy te parafie również taką zgodę wyrażają. W związku z tym, jak pozyskamy jakby stanowisko tych wszystkich instytucji, to myślę, że wtedy komponujemy to w kalendarz imprez tembliskich, wydarzeń tembliskich. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Pan przewodniczący jeszcze. Ja chciałbym powiedzieć tak, że bardzo się napracował kolega radny Krzysztof i tu na pewno się należą słowa uznać. Ale mam zastrzeżenie jedno zasadnicze. Co roku, w pierwszą niedzielę września, jest święto 15 Pułku Piechoty Wilków. Co roku, to nie może być drugą, tak jak teraz było, czy w trzecią, czy w piątą. Dlaczego tu akurat nie może się znaleźć, prawda, to święto? Czy byśmy już odstąpili od tego święta? Myślę, że jest coraz mniej tych, prawda, naszych osób żyjących, ale myślę, że bez względu na to powinniśmy również puścić dalej, kontynuować to święto, jeżeli chodzi o 15 pół piechoty wilków. Można powiedzieć? Dziękuję bardzo. Odpowiem od razu. Ja powiem tak, że z głównym organizatorem uzgadniałem rodzaj imprez. I między innymi chciałem zaproponować do niego, do tego programu, imprezę o charakterze patriotycznym, lokalnym i tak dalej. I on mi tak mówi, słuchaj, gdyby 15 pół był jednostką wodną, tak, ale w tym wypadku branżowo nie odpowiada. W związku z powyższym podjąłem takie starania, żeby odszukać w tych programach dotychczasowych imprez związki, te ogólne, które są podane w paragrafie uchwały trzeciej bodajże, natomiast generalnie to takie, które mają związek z kulturą Wisły. Myślę, że sprawa. Także tutaj w tym przypadku z całym szacunkiem, ale rodzajowo nie jest to spójne z tym przedsięwzięciem. Dlatego też nie chciałem powiedzmy nie być wiarygodny i nie proponować takich składników programu, które nie będą akceptowane przez wspólnego organizatora. Dziękuję za wyjaśnienie. Pani burmistrz, chciała jeszcze tak? Nie? Tylko, że mimo wszystko tak, kalendarz imprez, czy takie negocjacje, bym się pan radny z całym szacunkiem dużo się napracował, a myślę, że tak być upoważniony przez organ wykonawczy przynajmniej do tego, żeby uzgadniać z dyrektorami naszych jednostek organizacyjnych pewne rzeczy. Po to tylko, żeby móc taki kalendarz, do takiego kalendarza takiej imprezy wprowadzić. Ja przyznam rzeczywiście, że pierwszy raz się z tym zapoznaję. W związku z tym uważam, że jest to przedwczesny etap dyskusji nad tym kalendarzem. Natomiast nie przeczę, że po przedyskutowaniu z dyrektorami tych wymienionych instytucji, przedstawicielami, układami, przedkładami kalendarza imprez, na pewno z wielu takich pomysłów, które tutaj zostały przez pana radnego nam przedłożone, w kalendarzu imprez może się znaleźć. Oczywiście takie, które nie będą, będą również odpowiadały możliwościom budżetu. Dziękuję bardzo. Pani radna? Ja tylko taką uwagę chciałam podać, że w kontaktach, w ogóle kontaktu podał pan swój prywatny adres, prywatny telefon, adres mailowy. No dlaczego? Przecież pan nie jest organizatorem w zasadzie nie widzi. Proszę. Pani radna, ja w sumie mam do dyspozycji adres mailowy PTT. I to jest adres mailowy oddziału. Pan jako zarząd sam. Dobrze, dziękuję bardzo. Natomiast jeśli chodzi o telefon, i to tak się składa, że dysponuję również numerem telefonu, który jest przypisany oddziałowi. Natomiast ja przy okazji, jeżeli jestem przy głosie, to chciałem panią burmistrz prosić, bo mam nadzieję, że nie ucieka się od tego, żeby Dęblin w 17 roku upamiętnił, czy też wziął udział w tym przedsięwzięciu, które się nazywa Rok Rzeki Wisły. Tym bardziej, że jest on również ogłoszony przez Sejm jako... Pani burmistrz powiedziała, że nie ucieka się... W momencie, ale się dać skończył.
Ja tutaj chcę przypomnieć, że te działania w sposób kalendaryczny były dyscyplinowane przez głównego organizatora i praktycznie one powinny być zakończone do początku czy do końca września. Tym bardziej, że w październiku było otwarcie tego roku w Toruniu, gdzie brałem udział, w którym brałem udział i na dobrą sprawę to online, bo tak nazwijmy, każdy, kto mieszka nad Wisłą, nawet osoba fizyczna, może zgłosić imprezę do zorganizowania na okoliczność tego roku i nikt jemu, tej osobie fizycznej, nie przeszkodzi. W każdym razie cała inicjatywa jest oddolna, organizowana przez tą fundację, o której wspominałem wcześniej, a pan przewodniczący takie pismo nam dostarczył. Pani premier zobowiązała 6 ministerstw branżowych do pomocy merytorycznej i finansowej. W związku z powyższym ja mam taką prośbę do pani burmistrz. Jeżeli jest, nie zamyka się na temat, to chciałbym prosić, żeby oficjalnie w przypadku, kiedy by nawet nie była podjęta ta uchwała, 1 stycznia o godzinie powiedzmy 0 ogłosiła przystąpienie Dęblina do tego programu. Jednocześnie honorowo została wciągnięta flaga Matki Czystości, którą jutro wręczę pani burmistrz. I natomiast jeżeli chodzi o realizację pozostałych składników, to tak się składa, jak tutaj jest w załączniku napisane, że one są na każdy miesiąc. Ja myślę, że kolejną imprezą jest dopiero impreza marcowa, ta nasza, prawda, od wielu lat organizowana. W związku z powyższym, do tego czasu będzie już kalendarz miejski. Ja jeszcze zaznaczam, że te imprezy, które tam są wpisane w ten projekt, są również we wnioskach do kalendarza miejskiego oraz w programie pracy Miejskiego Domu Kultury. Natomiast, tak jak mówiłem na posiedzeniu komisji, no musimy się po prostu na drugi rok przymierzyć z tym faktem, żeby kalendarz nie uchwalać na styku dwóch rok, kolejnych lat, tylko żeby kalendarz był do końca trzeciego kwartału, by jednocześnie można było zgłosić go do kalendarza wojewódzkiego i krajowego, tych naszych imprez. W każdym razie taka jest praktyka w całym świecie i w innych miastach. Natomiast u nas jest ciągle poślizg i nie do informowania. Tym bardziej, że nas nie kosztuje w tym przypadku promocja tych imprez dęblińskich przez Urząd Marszałkowski, bo on daje środki na to, żeby wydrukować drukowane materiały, następnie zamieszcza na własnych stronach i rozsyła informacje w całym kraju. W związku z powyższym, jeżeli naprawdę chcemy się, może tak, chcemy oszczędzić środki, bo to też kosztuje w promocji, to sądzę, że tu gdzie jest to za darmo, gdzie jesteśmy w towarzystwie no najznakomitszych miast na świecie, bo kto zaprzeczy znaczenie Gdańska, Torunia, Krakowa, Warszawy czy Sandomierza Starożytnego. W związku z powyższym, z tych wszystkich wymienionych, miasto Dęblin jest najmłodszym miastem nadwiślańskim. W tym wypadku nie powiem, że musi stać u klamki, ale powinien wykorzystać tę szansę dobrego towarzystwa. Wszyscy ja to tak dziękujemy za sugestie. Przewodniczący pani burmistrz, szanowni państwo, ja jeszcze wszystko chciałem powiedzieć tak. No, nie ulega wątpliwości, że jesteśmy miastem, które leży nad Wisłą. Podjęliśmy tą uchwałę intencyjną. No i to ja uważam, że gdzieś tutaj jest pokłosie, jest to jakaś powiedzmy hobbystyczne zajęcie kolegi radnego. I tak jak każdy z nas ma prawo do inicjatywy uchwałodawczej, złożył taki projekt. W zakresie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu jest również promowanie naszego miasta. Tylko że jeżeli powiedzmy będziemy procedować projekty, mówię do kolegi radnego w ten sposób, że na drugi dzień jest już posiedzenie sesji Rady Miasta, czyli praktycznie no, prawie że wszyscy
ten projekt otrzymali z dużym zaskoczeniem, prawda? A niektórzy nie dostali wcale. Tak, a niektórzy nie dostali wcale. Więc jeżeli bo tutaj jest zaproponowane w tym programie, prawda, 31 już punkt, żeby zrealizować, to ja rozumiem, że kolega by mówił, że z tego by zrezygnował na konto, jeżeli pani burmistrz by zechciała o tym wspomnieć w swoim wystąpieniu noworocznym. Natomiast ze względów formalnych, to jest wpływa projekt, ja patrzę ze względów formalnych do przewodniczącego rady czy na komisję. Nie mamy obowiązek się tym zająć, możemy zaopiniować, możemy nie zaopiniować. Taki projekt uchwały powinien się znaleźć w porządku obrad sesji. Jednak pod względem formalno-prawnym, ze względów formalnych może przewodniczący czekać na przykład na tutaj opinię prawną. Oczywiście nie mówię tutaj o rozstrzygnięciach, natomiast czy właściwa jest podstawa prawna i czy w obrocie prawnym taka podjęta uchwała może funkcjonować. Więc ze względów tych formalnych ja myślę, że tutaj przewodniczący by odpowiedział, że trzeba o to uzupełnić. Ja na dzień dzisiejszy, żeby nie to, że się napracował kolega radny, ale uważam, że tego typu inicjatywy powinniśmy również brać pod uwagę, bo nie tylko inwestycje, prawda, realizacja inwestycji i omawianie inwestycji należy tutaj do naszych zadań, ale to, co w mieście się dzieje, co powinno się dziać, to, co może przyciągnąć ludzi, to co zasługuje na uwagę, również na ten temat powinniśmy rozmawiać, dyskutować i tymi problemami się zajmować. Uważam, że jest to temat w pewnym sensie chwytliwy, nowy temat, a każda nowa rzecz to jest z jednej strony kontrowersyjna, prawda, z drugiej strony, znaczy różnie oceniana, tak jak nowe rzeczy tutaj wprowadzane przez panią burmistrz, ale ja uważam, że pomału się przyjmują. Ta, powiedzmy, impreza też mogłaby, niektóre z punktów programu mogły być jako cyklicznie realizowane. Dlatego ja chciałbym tutaj postawić taki wniosek, żeby, ponieważ to, co pani burmistrz powiedziała, że jesteśmy przed opracowaniem kalendarza, pierwsza impreza w marcu, żeby kolega radny, zanim zaopiniujemy na naszej komisji ten projekt, żeby kolega radny mimo wszystko uzupełnił, bo pani burmistrz powiedziała, że już prawnikiem nie jestem, ale że jednak to jest już niewłaściwa podstawa prawna, żeby się nie narażali, prawda, na stwierdzenie nieważności czy rozpoczęcie tej procedury. To jest jedna rzecz i mimo wszystko, żeby ponieważ tu nie jest określona wysokość wydatków, aczkolwiek ogólnie, rzecz biorąc, kolega mówił o środkach finansowych, trzeba byłoby od tej strony też doprecyzować pewne rzeczy, że albo rzeczywiście to jest bezkosztowo, albo trzeba na przykład na Nidę Blina przeznaczać środki i zwiększyć o 5 tysięcy czy o 2 tysiące. Tu gdzieś powiedzmy jakaś jest impreza, ktoś to musi organizować i na to trzeba przeznaczyć tyle. Całość powiedzmy tego zaproponowanego programu to jest koszt 50, 100, 200 tysięcy. Żebyśmy my mogli się precyzyjnie do tego odnieść i nie odrzucać. Może z tego programu wybralibyśmy wtedy jedną, dwie, trzy tematy i byśmy spróbowali to w mieście zrealizować, oczywiście przez organ wykonawczy, jakim jest burmistrz miasta. Dlatego ja na dzień dzisiejszy wnioskuję, żebyśmy mimo wszystko tego nie opiniowali, jeżeli kolega radny się zgodzi, oczywiście decyzja należy do niego, żeby tak uzupełnił, powiedzmy, sformalizował, bo uzupełnił o zaopiniowanie przez panią radcę prawną, czy przed radcę prawną, bo jest i mężczyzna, i na piśmie poprosiłbym stanowisko burmistrza co do zaproponowanego programu. Bo jeżeli my mieli procedować to na sesji, no to prawda, albo przyjmujemy, czy nie jest poprawkami, albo odrzucamy. I każdy z nas będzie miał swoje zdanie, ale aczkolwiek stanowisko tutaj burmistrza jest, uważam, bardzo istotne i potrzebne. Ja bym tak powiedział. Dziękuję bardzo. Pan radny. Panie Krzysiu, rzeczywiście włożył pan dużo serca i pracy,
ale no, pewne rzeczy, nawet pierwszy punkt, Rada Miasta uchwala program. Czyli jak Rada Miasta uchwali program, to później musi sprawdzić, czy ten program był wykonany. Tym bardziej, że ta uchwała... Tak. No i Komisja Budżetu musi stwierdzić, przydzielić jakieś pieniądze na to. No, no, będą dotacje, ale wszystkiego nie dotują. Następna sprawa. Uchwała ma iść do Marszałka Sejmu, do Prezesu Rady Ministrów, do Marszałka Województwa i tak dalej. No jeżeli my napiszemy, że uchwalamy, to my musimy to zrobić na 100%, bo my się ośmieszymy. Marszałek, a nie ma... Tak, no, wypadałoby ale zaprosić. Bardzo i pod pewnymi względami to po prostu, na przykład jakby było Rada Miasta opiera program, a organizatorem będzie miasto, pani burmistrz będzie uchwalała program, to jest twoja propozycja. Tak mi się wydaje, że pod panią burmistrz podlega MD, podlega pani dyrektor i pani burmistrz może powiedzieć, pani dyrektor, proszę zrobić lecenie wianków, czy robimy taką imprezę. A nie, ty Krzysztof, to pójdzie do pani kierowniczki czy dyrektorki MDK-u, no na powie, ja nie mogę, mam przełożonych, ja mam inne zadania w tym czasie. Także to powinno być skoordynowane, ustalone z organem nadzorczym, a Rada może poprzeć to wszystko. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Bo jak my uchwalimy, no to musimy to... Pani Radna, proszę bardzo. Sprawdzać. Koledzy radni Krzysztofie, ja myślę, że ja tak, tak. Tak się domyślam, że radnemu Krzysztofowi chodziło o to, żeby włączyć w te imprezy, które dotychczas Dęblin organizuje, czyli typu Dni Dęblina czy Pożegnanie Lata, akcenty dotyczące Roku Wisły. I chyba głównie o to mu chodziło. Ale to nie mnie chodziło, pani radna. Ale... To chodzi głównemu organizatorowi, żeby to były imprezy, które mają swój dorobek lokalny. Bo to chodzi konkretnie, żeby wypromować nie tylko miasto, ale również te zjawiska kulturowe, które się nad Wisłą od, powiedzmy, historii pisanej dzieją. Dlatego też nic nowego, oprócz pewnych, powiedzmy, określeń dotyczących nazewnictwa, nie zostało włożone, tym bardziej, że te imprezy, które będzie organizował w ramach tego kalendarza Miejski Dom Kultury, ma w swoim planie pracy na 17 rok. I to potwierdziła tak poprzednia dyrektor, jak i obecna dyrektor. Chyba, że będzie coś więcej. Ja to tak myślę. I mam nadzieję. Natomiast to minimum, jeżeli byśmy to określili w cudzysłowie, ma charakter również taki, ponieważ nie można pompować kalendarza. Nie można za dużo imprez wkładać w ten, w każdy miesiąc, bo nie będzie odbiorcy. Natomiast te, które się sprawdziły, choćby nawet Dni Dęblina, czy te imprezy pozostałe, no to jest ustalone już na dzisiaj. Nie tylko miesiąc, ale również i dzień, czy dni. Jest już wiele składników uzgodnionych i praktycznie rzecz biorąc, to jest tylko kwestia przystąpienia do realizacji w odpowiednim terminie, realizacji przygotowawczej. Dlatego ja tutaj stoję na takim stanowisku, żeby nie bać się, podejść do tego w sposób odważny. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, i pani premier, i sześć ministerstw, ale również i Sejm, ten rok Wisły 2017. No to zbiegajmy, bo tak. Historię omawiamy. Natomiast jeżeli chodzi, prawda, o kalendarz, no to ja jeszcze raz przypominam, nie mogłem tego nie podejmować w odpowiednim terminie, ponieważ obligatoryjnie musiałem się przystosować do założeń, które zaproponował główny organizator. Dlatego też propozycja, że... Kto jest głównym organizatorem? Bo główny organizator daje też pieniądze, to może będziemy wiedzieć, do kogo się zwrócić, jako głównego organizatora. Pani burmistrz, dałem pani pismo od marszałka Sejmiku, to wszystko. Pan przewodniczący ma. Jest taki fundacja i stowarzyszenie Roku Rzeki Wisły. I kwestia jest tego typu, że jak mówię, sześć ministerstw
Może tak samo i Urząd Marszałkowski. Natomiast jeszcze raz mówię, proszę się nie bać. Te imprezy zaproponowane są w ramach środków dotychczasowo kierowanych na ich realizację. Dobrze, dziękuję panie radny. I jeszcze raz mówię, no i prosiłbym, żeby pani burmistrz podjęła odważnie akcent tylko dwutrzyzdaniowy w jednoczesnym ściągnięcie plan. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy 1 stycznia czy przystępnego. Panie radny, dziękuję bardzo. Mówiliśmy już o tym, pani burmistrz. Kontynuując już, powracamy ciągle do tego samego tematu. Pan radny złożył swoje propozycje do kalendarza imprez dęblińskich. W tym kalendarzu na pewno uwzględnił wiele z tych zadań. To, że będziemy akcentować, to przecież nikt się od tego nie uchyla. Zawsze to mówiliśmy, przystąpiliśmy zresztą do Roku Rzeki Wisły, uchwałę żeśmy podjęli w tym kierunku. Akcentować będziemy. W jaki sposób nam się to uda, to zobaczymy w trakcie realizacji. Mamy ograniczone środki finansowe, ale na pewno wkomponujemy większość z tych imprez w stałe imprezy nasze i o tym na pewno możemy sobie powiedzieć w 100%. Stałe imprezy, które organizujemy na terenie Dęblina, zawsze będą wspominały o tym, że obchodzimy Rok Rzeki Wisły. Inne imprezy, jeżeli ten organizator, bo ciągle tam nie wiemy dokładnie, czy to będzie to stowarzyszenie, fundacja, czy to marszałek województwa, jeżeli ten organizator główny nam zasponsoruje, czy w jakiś sposób udzieli dotacji na tę imprezę, to możemy również zorganizować w ramach tych środków dodatkowych i dodatkowe imprezy. Tylko tu musimy na ten temat więcej wiedzieć i rozmawiać z głównym organizatorem. Natomiast jeśli chodzi o nasze podwórko, co my możemy zrobić, to na pewno w nasze stałe imprezy wkomponować to wydarzenie i będziemy na pewno o tym wydarzeniu przypominać. Dziękuję bardzo pani burmistrz. Do Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu wpłynął wniosek pana przewodniczącego Banasia o tym, żeby do opiniowania materiału dostarczonego przez pana radnego Krakowskiego przystąpić po jego uzupełnieniu i uzgodnieniu formalną prawną. Kto z członków Komisji Gospodarki Przestrzennej? Poza opiniowaniem przez radcę prawnego i uzupełnieniu stanowisko burmistrza dotyczące projektu uchwały i załączonego programu. Tak to było. Kto z członków nie wiem, czy pani burmistrz powiedzmy jest za podjęciem, to co pani burmistrz to powiedziała, czy powiedzmy to ze względu na brak środków finansowych, no nie wiem. Ja to mogę powiedzieć, zająć stanowisko, to jednak chciałabym doprecyzować ten wniosek tak jak w poprzednim brzmieniu, żeby jednak do tego kalendarza imprez dodatkowych przynajmniej szacunkowe koszty były dołączone. Jeżeli ja wspomniałem, że ja uważam, że to tak powinno być, to pani burmistrz są i stanowisku powierzę negatywnie z tego względu, że nie są określone koszty, no przecież nie będę powiadał, pani wie najlepiej. Nie, że łatwiej się odnieść do tego. Nie, nie. Dlatego jest teraz można. Słuchajcie państwo, można badania do pani burmistrz. Przecież ja nie będę w tym wypadku wychodził przed szereg, ponieważ gro tych proponowanych imprez w kalendarzu jest w tych głównych, tak gminy Binar, jest w gestii finansowej i wymiarowania finansowego głównego organizatora, jakim jest Urząd Miasta i Miejski Dom Kultury. I, no właśnie, teraz jest kwestia tego typu. Jeżeli mówię, że będą na przykład zawody związane z wodą, wędkarskie, to jest jeden skład. Daj na przykład, jeżeli będą rejsy statkiem po Wiśle, to jest drugi przykład. Jeżeli przykładowo będą amfibiami, prawda, związane z prezentacją sprzętu wodnego, to jest kolejne. Niektóre elementy są bezfinansowe. I teraz jest kwestia tego typu, że jeszcze raz mówię, to są, powinny się składać na tę imprezę składniki takich przedsięwzięć, które są związane z Wisłą, kulturowo i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie państwo, jeszcze raz mówię, tutaj jest w zasadzie tylko, jak pani burmistrz zdanie powiedziała. Wchodzę ci w słowo. Tak. Ja zgłosiłem wniosek jako członek komisji. Formalnie. Ty jako projektodawca powinieneś powiedzieć, że nie zgadzam się z tym wnioskiem i zgłaszam swój wniosek o treści takiej. Czy powiedzmy jesteś za wnioskiem? No nie wiem, a ty znowu będziesz mówił 5 czy 10 to znaczy, czy 15 minut i się wszystko rozmyta. Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o stronę prawuły tutaj,
I powinny, faktycznie powinien być również akcje recytownego. Choć powiem, że zasięgałem innych opinii i nie zanegowali tego. Natomiast jeżeli chodzi, prawda, o ten kalendarz, który tutaj zaproponowałem, to on jest, jeszcze raz mówię, on jest spójny z tymi wnioskami, które złożyłem jako pierwszy chyba w imieniu swojej organizacji w Dublinie, bo pismo wpłynęło 15 października razem z wnioskiem do budżetu. Natomiast Miejski Dom Kultury również prawdopodobnie do pani burmistrz złożył program działania i zapotrzebowania finansowego na środki, które będą mu niezbędne do prowadzenia działalności w 2017 roku. I ja tutaj tylko mogę powiedzieć jedno, że będę na sesji głosował za co najmniej takimi środkami, które są w projekcie tej uchwały. Wszystko na ten temat. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący. Ja mam gorącą prośbę do pana przewodniczącego Komisji Budżetu, który prowadzi dzisiejsze obrady. Skończmy już tą naszą dyskusję, bo myślę, że nie wypracujemy już konkretniejszych wniosków, a myślę, że wnioski, które były postawione, to należy przegłosować i iść dalej do przodu, bo będziemy deptać w miejscu do jutra nie zależy. Na chwilę obecną jest jeden wniosek, wniosek przewodniczącego Banasia o przystąpieniu do opiniowania materiału, który otrzymaliśmy od radnego Karpowskiego po spełnieniu wymogów. Tak, tak, radca prawny to jest jedna dotycząca, jeżeli chodzi o kalendarz, to tutaj jako organ nadzorcy, czy pani burmistrz porozumie oczywiście. Stanowisko na piśmie pani burmistrz co do zaproponowanego programu imprez w roku rzeki Wisły. Kto z członków Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu jest za wnioskiem pana przewodniczącego Walasia? Proszę podnieść ręki. 5 za. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek przewodniczącego Walasia przeszedł jedną poszło. No tak. Czy jakieś inne sprawy? To znaczy jeszcze drugi projekt, prawda? Ale jak z niedawka? Nie ma podpisu biskupa. To papier decyduje. O matko. Oj, aż tak nie wysoko. Tak. Słuchajcie państwo, przypomnę, w sprawie odwołania najświętszej marii Panny Częstochowskiej, patronki miasta Rzędnina. Preambuła, która tu jest podana, nie będę ją czytał do skrócenia, jest zbieżna z dotychczasowo podjętymi uchwałami w całym kraju. Nie będę wymieniał nazw, bo jest ich cała plejada. Paragraf pierwszy. Rada Miasta wyraża wolę rozpoczęcia procedury przygotowania odwołania Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, patronki miasta Dęblin. Paragraf drugi. Upoważnia się burmistrza miasta do podjęcia działań w celu uzyskania zgody właściwych władz kościelnych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierzchni burmistrza miasta Dęblin. Uchwała nie podjęcia. Otóż po podjęciu tej uchwały, która ma charakter intencyjny, kolejną rolę ma pan burmistrz, pani burmistrz, która występuje do właściwego biskupa diecezjalnego, w tym wypadku biskupa Siedleckiego, a ten z kolei występuje do właściwej kongregacji papieża Franciszka i procedura kończy się tym, że w wyznaczonym dniu uroczyście następuje realizacja tej uchwały. W każdym bądź razie, to jeżeli chodzi, prawda, o sam ten, samo procedowanie, prawda? Natomiast w związku z tym mam pytanie ewentualne. No słucham. Ale mam pytanie, mówicie, że są jakieś pytania. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Jeżeli już taki projekt uchwały pan radny złożył, to proszę tak nam uzasadnić, dlaczego akurat pod takim wezwaniem my jesteśmy Dęblin, a to jest matka Maria Panna Częstochowska. Czy to jest uzgadnione, być może to znaczy, mieszkańców jest katolikami, wierzącymi mieszkańcami, nie wszyscy są jednakowoż tegoż wyznania i ja mam tu obawy, że naruszymy pewne dobra osobiste też niektórych mieszkańców, jeżeli z nimi nie skonsultujemy pewnych wniosków. No i mamy różnych patronów, natomiast nie bardzo rozumiem,
Jasne. Czy to też było uzgadniane, być może to było konsultowane z proboszczami parafii, nie wiemy nic na ten temat, bliżej jakby tutaj na pewno. Proszę Lola, nie może być to patron świecki. Jaki? Świecki, w tym przypadku, to jest rada. Dwa, nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie radni z kadencji roku 95, jak był poświęcony sztandar prawda, miasta. Zresztą wtedy padło uzgodnienie, aby na płacie głównym, prawej strony, była aplikacja Matki Boskiej Częstochowskiej. To był postulat księdza poprzedniego proboszcza księdza Pyrki. Rozważane były dwie propozycje, świętego Pita V i Matki Boskiej Częstochowskiej, z tym, że ksiądz proboszcz zaproponował tytuł Matki Boskiej Częstochowskiej. Jest taka praktyka, że do tej pory, że patronem zwykle jest patron najstarszej parafii w danym mieście. Chcę przypomnieć, że Puławy mają ten problem z głowy w swoim czasie i też myślę, że tam są... Ładnie zabrzmiało problem z głowy. Panie Krzysztofie, jakoś tak nieładnie zabrzmiało ten problem z głowy. Ja zwracam uwagę, mam tutaj prasę, jak później potem, że to kwestia problemu z pan stawia ten cały sytuację. Ja powiem tak, to jest skrót myślowy i sądzę, że nie jest to wielkie wypaczenie. Natomiast generalizując, to tak jak w poprzednim projekcie uchwały. Każdy ma prawo się wypowiedzieć w godzie skutki. Ja tylko przecież to jest formalny. Ani tamten projekt, ani ten nie ma uzasadnienia. W związku z czym ja do tej pory, póki nie będzie spełniał wszelkich procedur, zwracam uwagę koledze Krzysztofowi, że to jest teraz to projekt tak naprawdę. A nie jest to dokument, który powinien Rady złożyć, zgodnie ze swoimi kompetencjami. I to jest formalnie, dlatego składam wniosek, że do czasu, kiedy będzie dostarczony właściwy projekt uchwały zgodnie z wymogami, które są, no to nie wiem, komisja się tym nie zajmowała, chyba że samym pomysłem, ale się uważam, że akurat kolega Krzysztof nie powinien być inicjatorem, jeśli chodzi o taką sytuację, bo w tym momencie nie jest to, mamy parafię różnego rodzaju w tym linie. Są różnego rodzaju związki zadaniowe, kościelne. I kolega Krzysztof jest tylko osobą prywatną w tym momencie, a naprawdę nie jest reprezentantem katolików Dęblina. Naprawdę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W związku z powodem, ja po prostu powiem tak. Ja to odbieram na dzisiaj. Nie powiem, że się nie chce, ale gra na zwłokę, gra na czas. Ja powiem. Jeśli mogę, ja to odbieram panie Krzysztofie, bo to. Wtedy, jeśli pan to przyniósł, to naprawdę odbieram jako obelgę dla tytułu tej osoby, która tutaj jest w projekcie uchwały. Naprawdę. To, co pan dzisiaj przyniósł tutaj, żebyśmy my, nie wiem, na jakiej zasadzie, co mamy na ten temat rozmawiać, jak to nie spełnia wymogów formalnych, panie Krzysztofie. Nie rozmawiamy na tym etapie, naprawdę, bo pan przynosi coś, rzuca pan temat, a potem pan zrobi z nas wrogów ogólnych tego wszystkiego, całego tematu. Tak pan zrobi, bo pan zaczął się na to. Cokolwiek się ja nie powiedziałem. Jest wniosek. Jest wniosek, ja bym muszę poddać pod głosowanie. Kto z członków Komisji Gospodarki Przestrzennej Budżetu jest za wnioskiem pana przewodniczącego Chłopowskiego, ażeby nie opiniować projektu uchwały do czasu jego uzupełnienia i przedłożenia go formalnie do przewodniczącego uzupełnienia. Żeby spełnia wyłowi statutu Rady Miasta. Ma spełniać projekt uchwały, który pan przedkłada, ma spełniać wymogi, które są określone w statucie. Proszę tego dopilnować. Jest złożony przede wszystkim w myśl paragrafu 33 naszego statutu do przewodniczącego Rady Miasta. Nie, przepraszam bardzo. Ten projekt uchwały spełnia wszelkie, prawda, wszelkie wymogi. Nie ma tutaj uzasadnienia, ja myślę, że... To nie spełnia, skoro nie ma uzasadnienia, w związku z tym nie spełnia. Ale ja, ja uzasadnienie jest rzymuskie. Dobrze. Mamy i wniosek. Ono jest chyba w pełni wyczerpujące. Tak. Natomiast można było... Słuchajcie Państwo. Ja powiem... Słucham? Chwileczkę. Dlatego też jeszcze raz mówię, że... każdy radny ma prawo złożyć projekt. Wniosek z projektem uchwały. Do Rady Miasta. I to jest między innymi jeden z takich projektów. Projekt na pewno jest zredagowany zgodnie ze 100 sztuką prawniczą.
zwyczajami i też innymi określeniami, które wiążą się z procedowaniem uchwał i tej uchwały. Natomiast, jak wspomniałem, procedowanie jest etapowe. Tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, będzie miała decyzja Rady Miasta wtedy znaczenie formalne, jeżeli podjęta zostanie uchwała i podpisze ją pan przewodniczący. I kolejnym etapem w tym procedowaniu jest wystąpienie z pismem do właściwego biskupa, w tym wypadku biskupa Siedlęckiego, a ten z kolei występuje do papieża, do pewnej kongregacji. Sądzę, że nie trzeba się tego bać. Można wykonać telefon do rady czy samorządu puławskiego bądź piątkowskiego i zapytać, jak wyglądała ta procedura. Tam się nie mano podejmować tej uchwały, tego projektu. Ja chcę powiedzieć jedno, że nieformalnie to my ten tytuł i tak czcimy, bo jest na najważniejszym walorze miasta, samorządu Dublina, plakietka z wizerunkiem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej na prawej stronie. I nikt tej plakietki nie oderwie, bo zgodnie z poradami hierarchicznymi, to gdybyśmy chcieli teraz, powiedzmy, nawet proponować innego patrona, to byłaby sytuacja dość skomplikowana. Naprawdę dość skomplikowana. Ja nie będę tego teraz rozwikłał, ponieważ nie wyobrażam sobie. Natomiast jeszcze raz mówię, jest taka praktyka, taki zwyczaj, taki obyczaj, powiedzmy, w polskim prawie samorządowym, że patronem danej miejscowości, danego miasta, pierwszym patronem, bo Warszawa ma kilku patronów, powiedzmy, jest patron najstarszej parafii. W przypadku Dublina jest dwóch patronów. Jest Pius V i Matka Boska Częstochowska po wybudowaniu nowego kościoła. I tą propozycję, o której tak mówię, wniósł ksiądz proboszcz Tyrka, który przy uzgodnieniach z tamtą radą, z tamtym przewodniczącym, z tamtą komisją również, wtedy to była społeczna, uzgodnił wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej na sztandarze miasta, co również zostało formalnie dopełnione w dokumentach. W związku z powyższym w zasadzie jest to tylko dopełnienie formalne tych działań, które samorząd podjął w 1995 roku. Z udziałem księdza biskupa Mazura, który sztandar poświęcił. Dziękuję bardzo. I pobłogosławił. Pan przewodniczący, się tutaj, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Jest to temat, no, uważam, bardzo delikatnej materii. I ja tutaj, powiedzmy, jestem praktykującym katolikiem, osobą wierzącą i no to jest takie coś, takie dla mnie, na przykład jakbyśmy dzisiaj mieli opiniować, powiem wam, że było mi ciężko być przeciw. No, to, co powiedziałem na początku. Krzysztof ma tą inicjatywę, jednak zarówno to jest delikatna materia i bardzo poważna. Przede wszystkim, ponieważ tutaj no, jesteśmy radnymi, gdzie obowiązują nas pewne przepisy prawa, pomimo wszystko, żeby to zrobić dobrze, to przede wszystkim zgodziłbym się ze stanowiskiem przewodniczącego rady, gdzie, żeby nam nikt nie zarzucił, żeśmy to w sposób jakiś opieszały, czy jakiś nie, powiedzmy, konfrontujący z obowiązującymi przepisami podejmowali taką decyzję, to przede wszystkim projekt uchwały, żeby do końca spełniał wymogi. Sam powiedziałeś, że ustnie złożyłeś, no nie, nie przyjmiemy czegoś takiego, to w projektu uchwały ma być załączone uzasadnienie. Nie mówi się, że ustne ma być załączone, jak załączone, to ciężko jest, prawda, załączyć mowę. Więc to powinno być uzasadnienie na piśmie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że oczywiście nie musisz tego robić jako projektodawca, ale tak,
Wydaje mi się, że dobrze byłoby przeprowadzić rozmowę. Mamy trzy parafie na terenie miasta Dębnik. Jest to jakiegoś rodzaju uzasadnienie, że jest na sztandarze i że najstarsza parafia, prawda? Natomiast trzeba rozważyć też taką rzecz, że na sesji jest nas 15 i może 2, 3 czy 4 osoby przygotować uzasadnienie i zaproponować patrona miasta Dęblin jakąś inną osobę, prawda, święto i wtedy i co, będziemy głosować, który święty jest, no to jest takie, tutaj powinien być, Krzysiu, osiągnięty jakiś taki konsensus, że w tym momencie, jak są wszystkie komisje, wszyscy powinniśmy pomimo jakiejś wątpliwości osiągnąć zgodę, zarówno Rada, jak i Pani Burmistrz. No i dobrze, żeby proboszczowie też byli poinformowani, tak, żebyśmy wszyscy tu, którzy w tej kadencji pełnią jakieś funkcje, czy radnych, czy organu wykonawczego, czy stanowiącego, żebyśmy byli przekonani, że postąpiliśmy bardzo słusznie. I to nie może być takie jakieś kupczenie, to trzeba ten temat bardzo dobrze przygotować i ja myślę, że jest to do rozważenia. Jest to inicjatywa wymagająca zastanowienia się i myślę, że będziemy nad nią powinniśmy procedować po uzupełnieniu przede wszystkim o te rzeczy, o których wspominał Pan Przewodniczący i to, co ja zasugerowałem, no, jakąś powiedzmy, jakieś stanowisko czy opinię proboszczów, jakaś rozmowa Twoja, co oni by widzieli, prawda? Na co oni by na ten temat mogli Ci przekazać. Nie mógłbyś wtedy nam tutaj na sesji coś takiego powiedzieć, a uzasadnienia powinno wynikać coś takiego, żeby nas wszystkich mimo wszystko przekonało, że to nie inny patron, tylko Najświętsza Maria Panna Częstochowska, żeby była patronem miasta. Można? To, co zaraz powiem, jest to pewne wydarzenie historyczne, proszę sobie zapamiętać. W 1988 roku był pierwszy zlot lotników polskich w Dęblinie. I na wieczornej mszy zaproszeni nie zostali wszyscy do kościoła Piusa V na wieczorową mszę przez piloci, przez księdza Dąbrowskiego świętej pamięci. I po zakończonym nabożeństwie miałem okazję, zresztą również z jednym z licealistów, być świadkiem rozmowy jednego z seniorów lotnictwa ze świętej pamięci pułkownikiem Chwiliewiczem, który w swojej wypowiedzi nawiązał do objawienia, tak to można nazwać, pułkownikowi Matki Boskiej Częstochowskiej na dęblińskim niebie. Ja nie będę mówił o szczegółach, bo to jest rzecz taka, która może być osobistym, prawda, doznaniem. Natomiast świadkiem tego wydarzenia nie tylko był sam Pan Świętej Pamięci Chreniewicz, ale wszyscy z jego rocznika, tym bardziej, że ten był instruktorem i o tym wielokrotnie wspominał swoim podkomendnym. Natomiast ta argumentacja, którą przedłożył ksiądz Wińkowski, przepraszam, ksiądz Marian Pytka, no i te fakty, które formalnie zaistniały co do fizycznych formy umieszczenia na sztandarze wizerunku Matki Boskiej, Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, no ja tylko chcę przypomnieć, że jeżeli chodzi o rzymskokatolicką wiarę, nie ma świętszej osoby ponad Matkę Boską. Tytułów Matka Boska ma wiele, a ten Częstochowska, no choćby nawet ma uzasadnienie nie tylko to fizyczne, które widzimy na płacie sztandaru po prawej stronie, ale również to, co wyraził jeden z uczestników z lotu 88 roku. Także tutaj ja sam osobiście podałem argument, nie tylko ten, który uznała Rada w 1995 roku, umieszczając
dopuszczając wizerunek Matki Boskiej Ciotkowskiej na płacie sztandaru, ale również ten, który wynika z pewnej spuścizny dziejów naszego miasta. Szkoły także. W związku z powyższym, ja myślę, że byłby to pewien taki dipol historyczny, który jest w inwokacji pana Tadeusza. Na sztandarze lotników polskich jest ta Matka Boska Ostrobramska, a na naszym sztandarze sądzę, że powinien być wizerunek Matki Boskiej, Najświętszej Marii Panny Czerwonej. Dziękuję. Na marginesie jeszcze to, żebyś podjęła taką uchwałę, trzeba odpowiednią datę dobrać, bo trzeba było powiązać. Data będzie zależała od tego, jak będzie wyglądało procedowanie. Ja myślę, że to może trwać do pół roku, a może i wcześniej, przy odpowiednim telefonie. No. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze... Ja myślę, że to można byłoby następny rok, który jest związany z rokiem, powiedzmy, no, koronacji matki, obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, to jest wrześniu termin. Może to być majowy termin związany z 3 maja. Może to być z 15 sierpnia związany z lotnictwem. W każdym bądź razie, co do terminów, sądzę, że mamy... A poza tym, jest tu pewien taki również akcent, za rok będziemy wchodzili w 200-lecie diecezji siedleckiej. Dobrze. Także jest to naprawdę, sądzę, afirmująca nasze społeczeństwo, myślę, że inicjatywa. Na chwilę obecną omówiliśmy temat na tyle szeroko, na ile on zasługuje. W tej chwili mamy projekt uchwały. Projekt uchwały i wniosek pana przewodniczącego Chochowskiego o odstąpienie od... Czyli znaczy nie, ja to się doczytałem, przepraszam, jeśli można, panie przewodniczący. Doczytałem się, tak naprawdę, no to dzisiaj radny przyniósł jakiś dokument, który stworzył, przekazał, ale wcale nie jest to w kompetencjach komisji, żeby cokolwiek dzisiaj robić. Opiniować. Dlatego wnioskuję... Co? Pomieszka, to nie jest napisane. Statujcie w regulaminie, że nie w jakiś sposób, że... A jeżeli nie spełniał ten dokument, ten projekt, no ma co najmniej formalny charakter. No więc wniosek o odstąpienie od procedowania na chwilę obecną do czasu dopełnienia formalności związanych z prawidłowym złożeniem projektu uchwały. Kto z członków Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu jest za wnioskiem przewodniczącego Chłopskiego? Proszę o podniesienie ręki. 4 za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 1 wstrzymał. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś sprawy? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek dzisiejszego posiedzenia został wyczerpany. Zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo.